Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Dziś mówi do Was Mikołaj Hołysz. Mikołaj Hołysz jak zwykle mówi do Was o Macu. To już przynajmniej z tego, co mi się na razie wydaje, ostatnia audycja w cyklu o podstawach korzystania z Maca, o podstawach korzystania z systemu macOS. Oczywiście to nie oznacza, że to jest ostatnia audycja o macOSie w ogóle, bo no podejrzewam, że w przyszłości bliższej lub dalszej coś jeszcze się na ten temat pojawi, może jakieś konkretne aplikacje, może jakieś konkretne gdzieś tam wąskie zagadnienia, ale myślę, że ten cykl audycji, który wieńczymy no, audycją dzisiejszą, powinien każdemu dać solidne podstawy do tego, żeby z Maca korzystać, od tego, jakiego Maca kupić, gdzie tego Maca kupić, przez no, podstawową konfigurację, podstawowe użycie, podstawy VoiceOvera, najważniejsze aplikacje typu e-mail, typu klient poczty elektronicznej, typu przeglądarka internetowa, zarządzanie plikami, podstawowa praca z tekstem. To wszystko jest omówione i myślę, że no VoiceOver został, mam przynajmniej taką nadzieję, w tych audycjach na tyle pokazany, że każdy użytkownik, który może nie jest jakoś wybitnie techniczny, może nie ma jakoś wybitnie dużej wiedzy komputerowej, ale rozumie, co się do niego mówi i potrafi trochę pomyśleć, potrafi zajść do pomocy tam, gdzie to potrzebne, potrafi sobie czasem ewentualnie sam czegoś wyszukać. Po takich podcastach, po takim wprowadzeniu, po tej całej serii powinien sobie już nawet widząc jakąś nową aplikację, której wcześniej nie znał, powinien sobie z tą aplikacją zwyczajnie w świecie poradzić. No a dzisiaj o takich nowych aplikacjach właśnie, bo o aplikacjach firm trzecich będzie ta audycja. O tym, skąd takie aplikacje pobrać, jakiego typu sposoby i metody instalacji mamy na Macu do dyspozycji. Będzie to oczywiście wszystko również zademonstrowane na kilku przykładach. Powiem również o tym, jakich aplikacji ja używam i przejdziemy przez całą listę na moim głównym systemie zainstalowanych aplikacji, zatrzymując się na każdej z nich i opisując, co te aplikacje robią, do czego one służą, czy warto z nich korzystać, czy nie warto. No i w ten sposób zobaczycie, jak taki no, jeden przynajmniej z użytkowników Maca na co dzień, bo ja tego systemu używam na co dzień, no używa Maca, czego używa, jakie oprogramowanie warto na tym Macu mieć. A więc przystępując już do rzeczy, zacznijmy od tego, jakie mamy formy instalacji aplikacji i skąd aplikacje bierzemy. Pierwsze źródło oczywiście, skąd możemy brać aplikacje, to jest App Store. App Store, jak i na iPhone'ie, tak i na Macu, jest sklepem, w którym aplikacje zarówno płatne, jak i darmowe możemy znaleźć i możemy sobie z takiego App Store'a te aplikacje pobierać. I teraz tak, App Store jest no, generalnie zalecaną metodą. Jeżeli tylko mamy App Store do dyspozycji, to warto użyć App Store. Z jednego powodu, aplikacje w App Store są weryfikowane przez firmę Apple. Co za tym idzie? Apple każdą aplikację no, sprawdza dość skrupulatnie, tam siedzi ileś osób w sztabie i oni to sprawdzają, czy ta aplikacja robi to, co robić powinna i czy nie robi przy okazji czegoś, czego my byśmy sobie nie do końca życzyli. Ponadto aplikacje App Store'owe mają kilka dodatkowych restrykcji co do tego, co w systemie można zrobić.
czyli te aplikacje mniej, nawet gdyby miały zrobić coś złego, mniej nam są zwyczajnie w świecie w stanie zaszkodzić. No tutaj oczywiście trzeba powiedzieć, Apple od każdej płatnej aplikacji sprzedawanej przez App Store bierze sobie 30%, więc niektóre aplikacje płatne są w App Store droższe niż na stronie internetowej producenta, które i skąd kupujemy, to jest nasza no gdzieś tam prywatna sprawa i to, z czym my się czujemy najpewniej. Wielu aplikacji w App Store również nie ma, bo deweloperzy uznają, że ten proces kontroli jest zbyt czasochłonny, że te wymagania i te restrykcje, które App Store narzuca, do ich aplikacji się nie nadają, bo ich aplikacja robi w systemie coś, czego na co aplikacje z App Store'a nie mają pozwolenia, bo firma uznaje, że ona 30% Apple'owi oddawać nie będzie, bo chce mieć licencję na Windowsie i na Macu jedną, a w App Store nie może. Z tych czy innych powodów wiele aplikacji nie jest do znalezienia w App Store i wiele popularnych naprawdę aplikacji, no chcąc nie chcąc, musimy pobierać ze strony producenta. Zwłaszcza jeżeli się dotyczy aplikacji wieloplatformowych, które są i na Windowsie, i na Macu, to wtedy wiele firm po prostu wystawia na jednej stronie pobierania wszystkie aplikacje na wszystkie platformy. Ściągnij sobie użytkowniku, jeżeli ci zależy. No ale przechodząc do już samego App Store'a. W App Store mamy tak naprawdę trzy właściwie typy aplikacji. Po pierwsze, mamy aplikacje na Maca. Mamy zwykłe, tradycyjne aplikacje na Maca. Taką aplikacją, którą za chwilę pobierzemy, jest na przykład aplikacja Overcast, odtwarzacz do podcastów. To jest zwykła aplikacja na Maca, przystosowana, przygotowana pod Maca, którą sobie normalnie możemy w App Store pobrać. Drugim typem aplikacji to są aplikacje tak zwane Catalyst. To są aplikacje na iOS-a, które deweloper przystosował do tego, żeby były na Maca. Twitter jest na przykład jedną z takich aplikacji. Wiele aplikacji wbudowanych w system macOS również działa w ten sposób. Są to tak naprawdę te same aplikacje na iOS-ie, te same aplikacje na Macu. Są tylko przez dewelopera przystosowane, aby działały dobrze i w poprawny sposób na obu tych platformach. Jedyną wadą, a właściwie największą dla nas wadą aplikacji Catalyst jest to, że przynajmniej na czas nagrywania tej audycji w macOSie 11 jest błąd w voiceoverze. Na czym ten błąd polega? W momencie, gdy voiceover odtwarza dźwięki, w aplikacjach Catalyst mowa jest nam odtworzona dopiero, gdy dźwięk się zakończy. Czyli jeżeli słyszymy na przykład ten dźwięk, zawijania przejścia do nowej linii, to w normalnej aplikacji VoiceOver zacznie nam od razu mówić jednocześnie z tym dźwiękiem. W aplikacji takiej właśnie katalistowej odtworzy się dźwięk się skończy, dopiero usłyszymy VoiceOvera, co nam po prostu dodaje opóźnień i unieprzyjemnia korzystanie z tejże aplikacji. Wiadomości też na przykład są dobrym przykładem takiej aplikacji wbudowanej, gdzie ten problem dość mocno widać. Mówiąc to, trzeba zaznaczyć, że ten problem nie potrwa długo. W najnowszej dosłownie becie macOS 12, która się ukazała kilka dni temu, dochodzą do mnie takie sygnały od ludzi, którzy tę betę testują, że ten problem został rozwiązany. Ja bety nie mam, ja bety nie testuję. To jest dla mnie komputer wykorzystywany w, tak powiem, produkcji. I tutaj ja sobie nie mogę pozwolić na instalację wersji testowych, ale no skoro ludzie tak mówią, to uznajmy, że tak jest. Więc jeżeli audycja wyjdzie, to podejrzewam, że macOS 12 może się ukazać. Wy możecie już tego problemu nie mieć. Jeżeli ktoś z tego czy innego powodu taki problem ma, można go rozwiązać w jeden sposób. Wchodzimy sobie do narzędzia VoiceOver, tworzymy sobie nową aktywność, wyłączamy sobie w tej aktywności dźwięki VoiceOver i dodajemy sobie, że ta aktywność ma się uruchamiać
dla tych i tych aplikacji, no gdzie te aplikacje, to są właśnie te wszystkie aplikacje katalistowe, z których korzystamy, gdzie nam ten problem przeszkadza. Trzeci typ aplikacji, który również jest dotknięty tym problemem, to są aplikacje stworzone typowo pod iOS-a, w ogóle nieprzystosowane, no nieprzystosowane oficjalnie, nieprzystosowane przez dewelopera pod Maca, ale uznane przez Apple'a, że działają na tym Macu na tyle dobrze, że powinno generalnie być ok i w sumie to dobrze można je na te Maci wrzucić i sobie mogą na tym Macu działać, powinno to wszystko działać w miarę sensownie. W App Store przy takich aplikacjach ujrzymy adnotację, że zaprojektowane pod iPhone'a, niezweryfikowane na Macu. No i tutaj jedno zastrzeżenie. Takie aplikacje tego właśnie trzeciego typu, gdzie deweloper nie przystosował specjalnie apki pod Maca, działają tylko i wyłącznie na procesorach Apple Silicon, czyli na tych nowych Macach sprzedanych po roku 2020, w roku właściwie 2020 i później, pod koniec 20 i później, z procesorami no, M1 Apple Silicon, jak kto woli, ponieważ te procesory są zwyczajnie w świecie bardzo podobne do procesorów iPhone'owych i jedne z drugimi po prostu mogą gdzieś tam współdziałać. Kolejne zastrzeżenie, to nie jest tak, że wszystkie aplikacje na iOS-ie będą działały nam na Macu. To było tak, to już tak nie jest. Dlaczego? Dlatego, że deweloperzy mają opcję wyłączenia w swoim takim panelu, którego oni używają do komunikacji z Apple'em, do umieszczania swoich aplikacji w App Store, do zajmowania się tym wszystkim, wyłączenia możliwości instalacji na Macu. Robią to z różnych powodów, jeżeli chcą wydać własną wersję na Maca, jeżeli mają inną aplikację na Maca, jeżeli ta aplikacja, i to jest bardzo częsty powód, dobrze działa z VoiceOverem, ale źle wygląda, bo by to widzący instalowali, by narzekali. No i niestety wiele aplikacji, które na Macu by działać mogły, z iOS-a na Macu nie działają. Wiele bardzo dużych, bardzo popularnych aplikacji, typu na przykład Messenger, na Macu nie działa, Voice Dream na przykład na Macu nie działa, no dużo aplikacji na Macu nie działa właśnie z tych powodów, że wizualnie tam coś nie do końca grało. Do macOS-a wersji 11.3 był sposób do instalowania sobie takich aplikacji, dało się to nieoficjalną drogą zrobić. Niestety w iOS-ie 11.3, w macOS-ie przepraszam 11.3 tę funkcjonalność zablokowano. Poniekąd to się jeszcze da, jeżeli ktoś ma złamanego, zjailbreakowanego iPhone'a. Są metody, są sposoby wyciągnięcia takiej aplikacji, ale to jest naprawdę karkołomna procedura. Ja tego nie będę tutaj omawiał, sam tego nie robiłem. Jeżeli ktoś naprawdę nie wie, co robi, to myślę, że nie polecam, myślę, że nie warto się w to bawić. No ale przechodząc już do samego App Store'a i do instalacji aplikacji. Uruchommy sobie może aplikację App Store, przejdźmy do Findera. Finder. Command Shift A, wyświetlmy sobie listę aplikacji. Aplikacje. App wpiszemy. App Store, aplikacja. Command strzałka w dół, uruchamiamy App Store'a. Otwórz App Store, wczytuję. Odkrywaj, zbiór zaznaczona jest jeden rzecz. Ja jestem już tutaj zalogowany. Tutaj mamy Mikołaj Holysz, przycisk. Ostatni element od prawej strony, pierwszy właściwie element od prawej strony, to jest nazwa naszego Apple ID. Normalnie byśmy tutaj widzieli przycisk zaloguj się, wiadomo, klikamy, wprowadzamy hasło. Standardowa procedura jak w każdym innym momencie. Ale co my tutaj mamy? Od początku aplikacji. Pasek narzędzi. Mamy pasek narzędzi. Narzędzi. Odkrywaj. Mamy nazwę aktualnie wybranej kategorii. Odkrywaj. Poza pasek. I nic w tym momencie na nim nie mamy. Za chwilę będziemy na nim mieli trochę więcej rzeczy. Oczywiście standardowo, co w pasku narzędzi, jeżeli chcemy wiedzieć, wchodzimy z nim w interakcję. Szukaj pole wyszukiwania tekstu. Pole wyszukiwania, które tradycyjnie jest w pasku narzędzi, w wielu aplikacjach tutaj jest poza paskiem narzędzi. Tabela. Odkrywaj. Field, czyli pole
tabela, to jest ni mniej, ni więcej lista kategorii. Odkrywaj, zbiór zaznaczona jest jeden rzecz. No i tutaj mamy zawartość konkretnej kategorii, zawartość kategorii odkrywaj. Jeżeli chcemy sobie zobaczyć, co jest w kategorii, wchodzimy. Na zostań mistrzem Maca, świetne rozszerzenia Safari, twoją przeglądarkę stać na więcej, grupa. Aplikacje usprawniające naukę i inne artykuły, 2, sekcja 2, sekcja. Gry i aplikacje, które nas ostatnio zachwyciły. Wszystkie? No, warto sobie to przejrzeć, warto sobie to przepatrzeć, może coś ciekawego dla siebie znajdziemy. Wiadomo, żeby zajrzeć do sekcji, wchodzimy z sekcją w interakcję, ale ja tego nie będę pokazywał, bo ta sekcja jest bardzo, bardzo duża i nie o to poza gry aplikacji chodzi. Sekcja 2, sekcja. Pokażę, co jest w tabeli, jakie my tutaj mamy kategorie i tu od razu mówię, to jest jeden z tych momentów, gdzie warto wyłączyć tak zwane śledzenie kursora. Dlaczego? Poruszając się po kategoriach tej tabeli, umieszczając kursor voiceover na jednej z tych kategorii, ciągniemy za sobą ten taki zwykły kursor, powiedzmy, no ten, którego byśmy używali poruszając się strzałkami. Co za tym idzie, najeżdżając kursorem voiceover na kategorię, aktywujemy daną kategorię. Aktywacja danej kategorii powoduje przeładowanie tutaj czegoś, przeładowanie czegoś powoduje to, że no, nowa kategoria nam się wczytała, więc kursor voiceover nam gdzieś skoczy do zawartości tej kategorii i może nam czasem wyskoczyć z tej tabelki w momencie, jak my ją przeglądamy i próbujemy znaleźć sobie tę kategorię, która nas interesuje. Wyłączenie tak zwanego śledzenia kursora spowoduje nam to, że kursor voiceover zostanie odpięty od tego naszego głównego kursora, my możemy sobie bezkarnie latać po całym oknie i to poruszanie się nasze po oknie nie będzie powodowało żadnych zmian, dopóki w nic nie klikniemy, to nic nam się nie będzie przeładowywać, bo aplikacja nie będzie nawet wiedziała, że my się po czymkolwiek poruszamy. I sobie możemy spokojnie przejrzeć listę kategorii, kliknąć w kategorię, która nas interesuje i dopiero jak w nią klikniemy, to nam się ta kategoria załaduje. Wyłączamy śledzenie kursora Shift F3. Śledzenie kursora wyłączone. No i wchodzimy sobie w interakcję z listą kategorii z tabelką. Na field, tabela, field, odkrywaj przycisk, odkryw arcade, obiekt. Odkrywaj, wiadomo, arcade. Jeżeli mamy subskrypcję albo w Apple Arcade, albo w subskrypcji Apple One, czyli takim dużym pakiecie wielu, wielu usług firmy Apple, na przykład muzyka, TV, więcej przestrzeni w chmurze iCloud, to może być na przykład subskrypcja rodzinna, no to w tym momencie mamy dostęp do takiej usługi jak Apple Arcade, w której możemy sobie za darmo, dopóki oczywiście mamy tę subskrypcję, pobierać gry. Te gry poza arcade'em albo są w ogóle płatne, albo ich w ogóle nie ma, są dostępne tylko w arcade'ie. Jak na moją wiedzę, w obecnej chwili nie ma tam za dużo dostępnych tytułów dla nas, jeżeli w ogóle są, więc sama subskrypcja na Apple Arcade nie jest warta zachodu, no jeżeli akurat nam się trafi przy okazji całego pakietu, ja akurat jestem częścią no, subskrypcji rodzinnej Apple One'a, więc akurat mam dostęp, no to mamy, ale nie jest to dla nas gdzieś tam wybitnie przydatne. Twórz. Obiekt. No i tutaj mamy kategorie jakby no, poszczególnych aplikacji, no do czego te aplikacje są. Aplikacje do tworzenia, czyli wszelkiego rodzaju filmy, muzyka, tekst, edytory, bo edytorów wszelkiego rodzaju, ten dla pisarzy, ten dla dziennikarzy, ten dla tego, ten dla prowadzenia pamiętnika. To na Maca jest dość sporo. Pracuj. Obiekt. Graj. Programuj. Kategoria. Obiekt. No tutaj mamy takie, to są takie cztery główne działy do tworzenia, do pracy, do grania i tak dalej. Kategoria. Tutaj mamy no już takie bardziej szczegółowe kategorie typu, nie wiem, zdrowie, finanse, produktywność, źródła i tak dalej. Uaktualnienia. No tutaj wiadomo, widzimy listę aplikacji, które sobie możemy zaktualizować. Uaktualnienia. I to tyle. Odkrywaj zaznaczone. Wiersz 1 z 8. Wracamy do odkrywaj. Pamiętamy włączyć śledzenie kursora z powrotem. Bo będziemy mieli śledzenie kursora. Kilka dziwnych niespodzianek, że coś nam się tutaj
powinno zmienić, a nam się nie zmieni, nie będziemy wiedzieli dlaczego. Zawsze pamiętać włączyć z powrotem śledzenie kursora. Poszukajmy sobie więc na przykład aplikacji Koleo. Aplikacja Koleo jest dostępna w trybie Catalyst. Właściwie w tej trzeciej kategorii, czyli jest to aplikacja na iOS-a, która akurat tak się składa, jest również do zainstalowania na naszym Macu, jeżeli mamy procesorem 1, a ja akurat mam. Całkiem fajna aplikacja, jeżeli jeździmy pociągami, wyszukujemy sobie połączeń, to może nam się ta aplikacja przydać, kupić bilety możemy. Fajnie to działa. Ja sobie na przykład bardzo chwalę, mając taką aplikację na komputerze i to, że mogę sobie robić takie rzeczy bez użycia jakiejś topornej strony internetowej, no aplikacją jest po prostu wygodniej. No a więc tak, przejdźmy sobie do pola wyszukiwania. Szukaj kolejne wyszukiwania. Wpiszmy. Popularne wyszukiwania. Wczytuję. Wyniki dla Koleo. Zbiór. Obiekt. Wchodzimy w interakcję. Koleo. Rozkład PKP i bilety. Zaprojektowane dla iPhone'a. Niezweryfikowany na Mac OS. Pobierz ponownie przycisk. Już od razu tutaj widzimy pierwszy wynik. Zaprojektowane dla iPhone'a. Niezweryfikowany na Maca. No ja mogę zaręczyć, działa. Z VoiceOverem bardzo dobrze działa. Nie wiem czy wizualnie, ale z VoiceOverem działa całkiem fajnie. Więc najszybciej, żeby to pobrać, naciskamy sobie wo command spacja. Menu czynności jeden rzecz. Pobierz ponownie. Pobierz ponownie. No tutaj byśmy mieli pobierz, jeżeli byśmy to pobierali pierwszy raz z racji, że już to zainstalowałem sobie i na iPhone'ie i na moim drugim systemie. Koleo, rozkład PKP. To klikamy po prostu pobierz ponownie wo spacja i nam się zaraz aplikacja zainstaluje. Tutaj, jeżeli dokonaliśmy wyszukiwania, warto pokazać jedną rzecz. Wychodzimy sobie z interakcji z wynikami wyszukiwania, przechodzimy sobie na pasek narzędzi. Pasek narzędzi, na wyniki dla Koleo. Aplikacja na Maca, przycisk. Aplikacja na iPhone i iPada, przycisk. Filtry, przycisk, filtry. Tutaj mamy takie przyciski. Te dwa pierwsze przyciski są dla nas bardzo ważne. Aplikacje na Maca, aplikacje na iPhone'a i iPada. Czasami, zwłaszcza jeżeli szukamy aplikacji na iPhone'a i iPada, która akurat tak wyszło, że działa na Macu, w wynikach wyszukiwania dostaniemy jakieś bzdury, stwierdzimy, tej aplikacji na Macu na pewno nie ma, nie warto. Co się okaże, jest zaznaczony ten pierwszy przycisk, on nam niestety nie powie, który z nich jest zaznaczony. Musimy wtedy zaznaczyć ten drugi przycisk, no i wtedy dostaniemy już te wyniki, które nas interesują. Każdej aplikacji, jakiej szukamy, warto sobie obie te sekcje sprawdzić, bo wiele, wiele aplikacji jest dostępnych tylko w jednej z tych kategorii. W związku z czym, no jeżeli w jednej nie ma, to warto zawsze w drugiej sprawdzić, bo a może tam będzie. No, aplikacja nam się już zainstalowała. Zamykamy sobie App Store, Command Q. Finder, będąc teraz na liście aplikacji, przejdźmy sobie do aplikacji Koleo. Koleo, obraz. Obiekt. Mamy. Otwórz zaznaczenie. Centrum powiadomienia Koleo. Teraz powiadomieniami mogą być alerty, dźwięki i plakietki na ikonach. Komand strzałka w dół, uruchomiliśmy sobie aplikację. Wyskoczyło nam tutaj właśnie takie powiadomienie systemowe, które nas pyta, czy ta aplikacja może nam wysyłać powiadomienia. Ja na przykład chcę się zgodzić. Jeżeli mamy takie powiadomienie, naciskamy sobie wo strzałka lewo-prawo, góra-dół. Nic się nie dzieje. Powinniśmy wykonać jedną rzecz. Naciskamy wo komand spacja, aby wyświetlić menu czynności, które możemy na tym powiadomieniu wykonać. Menu czynności cztery rzeczy. Zamknij, pozwól. I tutaj mamy takie opcje jak zamknij, pozwól. Nie pozwalaj, naciśnij. Nie pozwalaj, naciśnij, to nam chyba otworzy opcję powiadomień, jeżeli się nie mylę. Nie pozwól. My akurat najedziemy wo góra dół na pozwól, wo spacja. Pozwól powiadomienia Koleo. Znajdź najbliższą stację. No stacja początkowa, przycisk, Koleo. I jesteśmy w aplikacji, jak słyszymy. Stacja początkowa, przycisk. Znajdź najbliższą stację, stacja końcowa, zamień stację miejscami, przycisk, data odjazdu, przycisk, dzisiaj, 22:15, wybierz datę odjazdu, przycisk. No i mamy tutaj normalnie elementy interfejsu aplikacji, jakbyśmy byli na urządzeniu z iOS-em.
Jak tutaj słyszymy, występuje ten problem, o którym powiedziałem przed chwilą, czyli... Dzisiaj, data odjazdu, zamień stację, data odjazdu, zamień stację, data odjazdu. Najpierw słyszymy dźwięk, potem słyszymy mowę, voiceover. Pokażę może, jak się z tym uporać. Wchodzimy w OF8 do narzędzia voiceover. Otwieram narzędzie voiceover, pozalogowa, kategoria narzędzi, tabela. Kategorie narzędzi, na tutaj przechodzimy do aktywności. Popis, rozpoznaw czynności. Czynności, przepraszam, tak to w polskim cudownym, pięknym tłumaczeniu voiceovera przetłumaczyli. Skonfiguruj własne czynności, tabela, wybierz czynność lub kliknij, dodaj czynność. Dodajemy przycisk. Czynność, bez nazwy. Wpiszemy sobie zaznaczone, zastąpione, bez dźwięków. Czynności, bez dźwięków. Bez dźwięk, testowa. Bez dźwięk poza czynności. Mamy tutaj czynność bez dźwięków. Wybierz ustawienia w szczegółowość. Nie zazna ustaw. www. Nie zazna ustaw. Ważne miejsca. Nie zaznaczone. Do zastosowania. Dodatkowe ustawienia do uwzględnienia. Zwinięte. Trójkącik zamykać. Otwieramy sobie w ospacja te sekcje. Dodatkowe ustawienia. Oczywiście w tabelce się ustawiamy na odpowiedniej aktywności. Rozwinięte. Wymowa. Nie zazna ustaw. Nawigacja. Nie zazna ustaw. Głosy. Nie zaznacza ustaw. Dźwięk. Nie zaznaczone. Pole wyboru. Zaznaczone. Dodajemy sobie, że kategorią ustawień, którą ta aktywność będzie obejmować, jest kategoria dźwięk. No tutaj założenie jest takie, że po prostu w pozostałych kategoriach będą się tyczyć nasze ustawienia domyślne. Ustaw, dźwięk, przycisk, na dialog. Ustawiamy ustawienia sobie dźwięk. Ustawienie dźwięku. Ustawienia dźwięku, wycisz efekty dźwiękowe, niezaznaczone. Zaznaczone. Zaznaczamy. Obiekt, wycisz efekt, włącz złagodzenie dźwięku, włącz już domyślny, pomoc, gotowe, gotowe, do... Klikamy ustaw. Gotowe. Pomoc wizual, nie zazna ustaw, pismo braille, ust, gładzik, nie zazna ust, klaw numer, nie ustaw, klawiatur, ust, szybk, ustaw, zastosowanie, aplikacje i witryny. To nas nic nie interesuje. Zastosowanie, aplikacje i witryny www, przycisk menu, obiekt. Klikamy w przycisk aplikacje i witryny www, dla której tę aktywność chcemy stosować. Menu, audio, hiac, finder, koleo. Obiekt, chcemy którym się znajduje. Dla aplikacji koleo. Koleo, zest aplikacje i witryny koleo, dodaj czynność, przycisk. Usuń czynność do koleo, zastosowanie. Obiekt, aplikacje i witryny www, przycisk menu. Jeżeli chcemy dodać kolejną aplikację, to sobie ją uruchamiamy, przechodzimy z powrotem do narzędzia VoiceOver w OF8 i dodajemy sobie ją tutaj znowu, naciskając ten przycisk aplikacje witryny, dodajemy po prostu kolejną aplikację. Koleo, do usuń, konfigur, pomoc, pomoc. No, tutaj już wszystko mamy ustawione. Command Q, zamykamy narzędzie VoiceOver. Obiekt, w którym dzisiaj, data odjazdu, dzisiaj, wybierz datę odjazdu. I jak słyszymy? Dzisiaj, data odjazdu, dzisiaj, wybierz datę, jeden bilet, wyszukaj po zbiór, wyszukaj po jeden bilet, wybierz datę, dzisiaj, Działa to wszystko nam zdecydowanie szybciej, wyłączyły nam się dźwięki voiceover. Zamykamy sobie tę aplikację Command Q. Zakończ kolejny. Finder. Wróciliśmy teraz do Findera i w Finderze już dźwięki voiceovera jak najbardziej słyszymy. Więc warto sobie, jeżeli jeszcze używamy macOS-a 11, jeżeli do tej pory ten podcast nam się zdąży ukazać, lub jeżeli no, z jakiegoś powodu ten błąd wróci, bo to, że błąd w becie został poprawiony, to wcale nie znaczy, że w stabilnej wersji będzie on poprawiony również, no to właśnie w taki sposób możemy sobie uprzyjemnić życie w tych aplikacjach. To był App Store, tak, pobieramy aplikacje z App Store'a. Pokażę teraz inne sposoby instalacji aplikacji. Te inne sposoby dotyczą się oczywiście aplikacji typowo Macowych, wszystkie aplikacje iOS-owe, które są na Macu, będą w App Store, no bo wiadomo, jak na iOS-ie są tylko w App Store, to na Macu również tylko w App Store będą, ale aplikacje Macowe niekoniecznie. Wykonałem już przed audycją kilka pobrań, pobrałem sobie kilka różnych programów, kilka różnych typów, no tak powiem, pakietów instalacji z oczywiście już stron producentów i teraz te kilka różnych typów pokażę i sobie kilka aplikacji w ten sposób zainstalujemy. Samych procesów pobierania pokazywał nie będę, no bo tutaj nie jest to wielka różnica w porównaniu do Windowsa. Wchodzimy przeglądarką internetową, wpisujemy w Google'a, co chcemy pobrać i pobieramy po prostu ze strony producenta. A więc przejdźmy sobie do pobranych. Command Option L. Pobrane rzeczy. Widok list. W Finderze rzecz jasna. Option góra do samej góry listy. Zoom PKG pakiet instalacyjny. Pierwszy instalator to jest instalator Zooma.
Myślę, że po pandemii to każdy wie, czym Zoom jest i do czego służy. Wiele, wiele osób z tej aplikacji korzysta, ja również, no więc chcemy sobie zainstalować na Macu Zooma. Zoom, jak słyszymy, to jest format .pkg, czyli pakiet instalacyjny. Takie pakiety instalacyjne, takie typowe, znane nam z Windowsa instalatory, czasem się zdarzają, rzadko bo rzadko, ale czasem bywają. W przypadku Zooma to właśnie w takiej formie dostajemy aplikację, no i pokażę, jak się z takim instalatorem uporać. Otwieramy go normalnie, komand w dół. Otwórz zaznaczenie. Instalator, instalacja pakietu Zoom, okno. Instalator pakietu Zoom. Odbiera polecenia z klawiatury. To właściwie mamy w systemie aplikację instalator, która się teraz uruchomiła z tym pakietem Zoom, pakietem instalacyjnym .pkg, blokada, który nam tutaj przyszedł. Instalator pakietu Zoom. Wstęp. Miejsce docelowe. Rodzaj instalacji. Instalacja. To są jakieś takie kroki, które po prostu będą wykonane, tutaj pokazane. Podsumowanie. Obraz. Tekst. Zoom brings people together to zone next and get more done in a free stream less. Sekcjonalny wideo. No, opis, co to jest w ogóle za aplikacja. Zoom, jak to Zoom. Cały po angielsku, tego nie unikniemy. Z racji, że no, sama instalacja odbywa się systemowo, to nie jest tak jak na Windowsie, że to aplikacja jest instalatorem, to instalator jest w systemie i mu tylko mówimy, to panie zainstaluj, to instalator mamy po polsku dalej, w języku systemu. Dalej. Dysk, tyflo podcast, urządzenie, disk, wróć, przycisk, dalej, przycisk, dalej, jak chcesz zainstalować obraz, podsumowanie, instalator, obraz, jak chcesz zainstalować to oprogramowanie, obszar przewijania, na obszar przycisk, przycisk wyboru, 1 z 2, przycisk, przycisk wyboru, 2 z 2, przycisk, poza instalacja tego oprogramowania wymaga 66,3 MB wolnego miejsca. Nie wiem, czym obiekt są te przyciski. Tutaj przed chwilą powiedział dysk, tyflo podcast i tak dalej. Ponieważ ja mam dwa systemy, dwa dyski, zakładam, że on pyta, na którym z tych systemów chce to instalować. Jeżeli wy będziecie mieć jeden system, no to nic tu nie powinniście. Obraz. Wybrana została opcja instalacji tego oprogramowania dla wszystkich użytkowników komputera. Musisz obiekt wybierać. Aha, o to chodzi. Czy instalować dla wszystkich, czy instalować tylko dla nas? W większości przypadków nie ma to znaczenia, jeżeli mamy więcej niż jedno konto, bo z komputera korzysta więcej niż jedna osoba, no to w tym momencie możemy zainstalować aplikację tylko dla siebie, od chociażby jeżeli nie mamy uprawnień do instalacji dla wszystkich użytkowników, nie jesteśmy administratorami, bo to jest na przykład jakieś szkolne, firmowe urządzenie i nam takich praw dalej, nie dano. Dalej. Ja tu klikam dalej. Zmień miejsce instalacji, przycisk, tekst, obraz, podsumowanie, obraz, tekst. Ta rzecz zajmie 66,3 MB miejsca na dysku. Aby wykonać instalację standardową oprogramowania dla wszystkich użytkowników tego komputera, kliknij w instaluj. Z oprogramowania będą mogli korzystać wszyscy użytkownicy komputera. Obiekt, zmień miejsce instalacji, przycisk. Na Macu wszystkie programy zawsze umieszczamy w folderze aplikacje. Nie warto jakoś rezygnować z tej konwencji. Ja tak to robię, wszyscy tak to robią. Instalując App Store'em też na przykład tak to robimy i tu już z konieczności, więc to nie jest Windows, ja bym to nie ruszał. Wróć, przyinstaluj, przycisk. Klikamy instaluj. Aplikacja, systemowe okno dialogowe. Aplikacja anuluj, użyj hasła, aby na to pozwolić. Aplikacja instalator próbuje zainstalować nowe oprogramowanie. Aby na to pozwolić, użyj Touch ID lub podaj hasło. No, obiekt, system nas informuje, że nastąpiła właśnie próba zainstalowania nowego oprogramowania. Ja mam czytnik odcisku palca, więc go użyję. Instalator, instalacja pakietu Zoom, okno, dalej, wyszerz, wróć, 95%, wskaźnik postępu. Obiekt, blokada, przycisk, instalacja została zakończona. No właśnie, bardzo szybko, jak słyszymy, bardzo szybko to potrwało. Wstęp. Miejsce do rodzaju bardzo instalacji. Krótko właściwie to potrwało. Zoom, signin, button, join a meeting, Zoom logo, o, minimalizuj. No i nam się Zoom odpali. Zoom logo, join a meeting, signin, button, version 5. Zamkniemy Zooma, jak już słyszymy, jesteśmy w Zoomie, zamkniemy Zooma, bo nam akurat niepotrzebny. Instalator, instalacja pakietu Zoom, rodzaj instalacji, instalacja, podsumowanie, obraz, zaznaczone, obraz. Moglibyśmy ten instalator zamknąć, ale tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Instalacja przebiegła pomyślnie. Tekst. Obiekt, oprogramowanie zostało zainstalowane. Wróć, zamknij domyślny. Naciskamy zamknij.
Na alert, dialog, pozostaw, przycisk. Przenieś do, aby pozostawić ten obraz dysku w bieżącym miejscu, kliknij w pozostaw. Czy chcesz przenieść pakiet instalatora Zoom do kosza? Instalator alert, obraz. No właśnie, czy chcę przenieść pakiet instalatora do kosza? Aby pozostaw, przenieść do kosza, domyślny, przycisk. Ja nacisnę przenieść do kosza. Finder, pobrane rzeczy. Pobrane rzeczy. Lista zaznaczona. Widok listy na wielk. Data dołączenia. 20 rodzaj. Data dołączenia. Nazwa kolumna. Przyjdziemy. Install pust. Install spoty puste. Puste. Inst sklec strona pik. Audio hija. Finder. Sklec stron. Install. Teraz o właśnie. I jak słyszeliśmy, Zoom od razu, a właściwie instalator, od razu przeniósł nam się do kosza. Czyli w przeciwieństwie do Windowsa nie będą nam śmiecić po dyskach instalatory i wersje zainstalowane. Mac sobie od razu z tym poradzi, wyrzuci nam taki pakiet PKG do kosza. Kolejna aplikacja, która się akurat w większości użytkownikom nie przyda, ale miałem pod ręką. Install Spotify aplikacja. Sklec strony aplikacja. To jest aplikacja, która przychodzi tak o, po prostu. Jest plik zip, który nam Safari automatycznie rozpakował. W pliku zip jest sama aplikacja goła, bez żadnego instalatora. Nic ona więcej, że tak powiem, za sobą nie ciągnie. Jak spotkamy się z taką aplikacją, co musimy zrobić? Bierzemy ją, command C, kopiujemy. Kopiuj sklec stron. Wchodzimy sobie w aplikację, command shift A. Aplikacje, widok ikon. Wklejamy lub przenosimy. Przenosimy command option V. Przenieś rzeczy tutaj. Saw sklec stron, aplikacja. I aplikacja pojawiła nam się w folderze aplikacje. Tak prosto. Wchodzimy sobie do folderu aplikacje i sobie te aplikacje tam zwyczajnie w świecie wrzucamy. Coś, co dla użytkowników Windowsa jest wielkim zaskoczeniem, że wow, większość programów na Macu instalujemy, biorąc program i wrzucając go do folderu aplikacje. Tak się to robi. Wrócimy sobie do pobranych. Command option L. Pobrane rzeczy. Widok install Spotify aplikacja. To jest instalator aplikacji Spotify. Tutaj, no właśnie, to nie jest już pakiet instalacyjny PKG, to jest aplikacja, ale aplikacja ma w sobie nazwę install Spotify, czyli no nie jest to aplikacja samego Spotify, jest to jakby aplikacja, która służy do zainstalowania nam Spotify'a. Nie wiem dlaczego tak to działa, ale tak to działa, czasami się to zdarza. Co musimy zrobić w takim przypadku, gdy mamy install coś tam, na przykład aplikacja? Nie musimy tej aplikacji przenosić do folderu aplikacje, chociażbyśmy mogli. Tamtej zresztą też teoretycznie nie musieliśmy, no ale skoro wszystkie aplikacje trzymamy w aplikacjach, to jest to raczej dobrą praktyką. W tym wypadku te aplikacje sobie po prostu uruchomimy z pobranych i aplikacja instalująca Spotify zainstaluje nam Spotify. Spotify umieści nam się w aplikacjach. Otwórz zaznaczenie. Instalator Spotify, instalator Spotify, okno, icon installer, obraz no odbiera, właśnie, pobierania instalator. Spotify, 8%, 9%, pobierania Spotify. Aha, bo Spotify udostępnia malutki instalator, który sobie po prostu zawsze dociągnie najnowszą wersję najnowszego Spotify'a, gdzie no gdyby to był jakiś plik PKG czy inny tego typu, no to pobieralibyśmy jedną konkretną wersję, która i ileś czasu później mogłaby być nieaktualna. Teraz po prostu instalator sobie zawsze zainstaluje wersję aktualną, no więc ten instalator jest po prostu osobną aplikacją, która służy tylko i wyłącznie do instalacji Spotify'a. 81 pro pobierania Spotify. Pobiera nam się ten Spotify. Zajęty wskaźnik po instalowaniu Spotify. No właśnie, instaluje nam się Spotify. Zajęty, instalowania Spotify Finder, pobrane rzeczy. O, instalator nam się zamknął. Install Spotify aplikacja. Jeden przycisk. Czy Spotify nam się uruchomi? Aplikacja. Dzisiaj o 21:46. Zaznaczone. Files install Spotify. Spotify nam się nie chce uruchomić, jeden, ale jeżeli wejdziemy w aplikację, Spotify, aplikacja. To jak słyszymy, zainstalowała nam się tutaj aplikacja Spotify. Otwórz zaznaczenie. Command w dół. I powinna nam się otworzyć, przepraszam,
aplikacja Spotify. Spotify. O właśnie. Pasek narzędzi. Spotify. Login. Zawartość. Uruchomiła nam się aplikacja Spotify. Zamykamy ją Command Q i wracamy sobie do pobranych. Przez to, że to jest no, własnościowa, Spotify sobie napisała taki instalator, jak słyszymy, malutki, tylko 1 MB, no bo on sobie całą aplikację dociągnął, to on już nam się sam do kosza nie wyrzuci, musimy go Command Delete przenieść do kosza. Wyrzucić do kosza. I teraz tak. Dlaczego ta aplikacja Spotify uruchamiała się tak długo? Mogę zresztą pokazać, że za drugim razem otwórz zaznaczenie Spotify. Uruchomiła się od razu. Filter, otwórz zaznaczenie Spotify. Zamknij filter, otwórz zaznaczenie Spotify. Filter, tak szybko aplikacja, to się uruchamia. Pobrane rzeczy. A dlaczego za pierwszym razem uruchamiała się tak długo? To jest zasługa, jeżeli to można nazwać zasługą, technologii, która nazywa się Rosetta. O którą to technologię, jeżeli kupimy sobie nowego Maca z procesorem M1, zostaniemy prędzej czy później zapytani. My sobie tutaj kulturalnie próbujemy zainstalować jakąś aplikację, a nam Mac krzyczy, czy ty chcesz zainstalować sobie dane niezbędne do obsługi technologii Rosetta. O co chodzi? Niektóre aplikacje są tworzone pod stare Maci, pod Maci z procesorem Intel. I Maci z procesorem M1 domyślnie, no przez to, że jest to inny procesor, inna architektura, nie są z takimi aplikacjami kompatybilne. Więc w momencie, jeżeli Mac zauważy, że taką aplikację zainstaluje, przepraszam, że taką instalację że taką aplikację zainstalowaliśmy i próbujemy uruchomić, zaproponuje nam dociągnięcie takiej warstwy kompatybilności, która pozwoli nam bezproblemowo uruchamiać, myślę, dobrych 90% aplikacji pisanych pod Intela na nowym M1. Mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby znaleźć jakąś apkę, która się w ten sposób nie uruchamia. My się oczywiście zgadzamy, to troszkę potrwa. No i właśnie, za każdym razem, jak pobierzemy sobie nową aplikację, która jest stworzona pod takie stare procesory i my sobie tę aplikację uruchomimy, to my sobie trochę poczekamy. No tutaj sobie żeśmy poczekali, nie wiem, z minutę może, bo po prostu Mac musiał sobie tę aplikację ukompatybilnić, przystosować, poniekąd przerobić trochę na te nowe procesory, bo tam dużo bardzo poważnej pracy zostało włożone w to, żeby to się dało zrobić. On sobie taką aplikację przygotował, co mu oczywiście trochę zajęło, bo Spotify jakoś wybitnie malutką i wybitnie prostą aplikacją to nie jest. Dzisiaj odwiedź. Tak mi tutaj voiceover ciągle przerywa i nie daje dość do słowa. No, ale jak już sobie raz tę aplikację przygotował, to jak tę aplikację uruchamiamy drugi raz, to ona się uruchamia bardzo szybko, bo ona już jest po prostu gotowa, kompatybilna z tymi nowymi procesorami i działa jak każda inna aplikacja. Nie zdajemy sobie, używając tej aplikacji, kompletnie sprawy, że ona była pisana pod jakieś inne procesory. To naprawdę działa bardzo, bardzo, bardzo szybko. Szybciej niż aplikacje pisane pod Intela na wiele procesorów Intela. I to, myślę, wszystko mówi o tym, czy warto kupować Maca z tym nowym procesorem, bo po prostu wiele aplikacji, mimo tego, że przechodzą przez jakąś dziwną warstwę, która na siłę je trochę przystosowuje, to i tak działa szybciej niż na znacznej większości Maców z tymi procesorami, pod które te aplikacje były pisane. No, jakby, co jest dla nas po prostu w tym wszystkim najważniejsze? Nie przerażajmy się, jeżeli aplikacja przy swoim pierwszym uruchomieniu uruchamia się nawet kilka minut. To musi potrwać. Prędzej czy później, deweloperzy przystosują sobie te aplikacje, przepiszą i nie będzie już takiego problemu. Te wszystkie aplikacje będą przychodzić albo w tak zwanych aplikacjach uniwersalnych, czyli
aplikacjach, które uruchamiają się zarówno pod jednym, jak i pod drugim bez żadnej ekwilibrystyki, albo już w ogóle jako typowo te nowe aplikacje pod nowe procesory i nie będziemy mieli takiego problemu. Ale póki co, jak nas Mac zapyta, czy chcemy tam dane Rosetta, to chcemy, a jak pobieramy nową aplikację, uruchamiamy ją pierwszy raz, to uwierzytelnienie, login, filter, pozwólmy Macowi zrobić, co trzeba. 103,4 MB. Przechodząc do kolejnych aplikacji, mamy tutaj Hardware profile, WhatsApp, PDMG, obraz dysku. 103. Ostatni już typ, który dzisiaj będę obraz pokazywał, dzisiaj, czyli plik DMG, tak zwany obraz dysku. To jest najpopularniejszy format, w jakim aplikacje na Macu są dystrybuowane. Format mający sporo gdzieś tam historycznego bagażu, bo jest to ni mniej, ni więcej wirtualna płyta CD. No, kiedyś w dawnych czasach aplikacje na Maca przychodziły na płytach CD, teraz już oczywiście na takich nie przychodzą, więc jakoś tak się przyjęło, że dostajemy taki właśnie plik DMG z no właśnie takim wirtualnym obrazem, w którym to ta apka jest zagnieżdżona, umieszczona. I teraz, jak taką wirtualną płytę do naszego wirtualnego napędu włożyć? Nic prostszego, komand strzałka w dół, otwieramy plik jak każdy inny. Otwórz zaznaczenie. Aplikacja. Weryfikuje. Obiekt, w którym się znajduje. Mac sobie weryfikuje, czy nam się plik na przykład nie uszkodził podczas pobierania. Pionowo element, widok ikon, zbiór, finder ma nowe okno, WhatsApp, applications, alias, WhatsApp, aplikacja. I wróciliśmy obiekt, do, i przepraszam, weszliśmy do tego, co znajduje się w naszym obrazie. Zaletą dużą tego obrazu, przynajmniej dla osób widzących, jest to, że znajdują się w nim dwie rzeczy. WhatsApp, aplikacja. Sama aplikacja, no w tym przypadku akurat WhatsApp, aplikacja WhatsApp na Maca. Applications alias. Obiekt. I alias, skrót, jak go zwał, tak go zwał, ikona pozwalająca nam przejść bezpośrednio do folderu aplikacje. Dlaczego to jest takie super? Osoba widząca chwyta sobie myszką aplikację WhatsApp i wrzuca ją fizycznie na folder aplikacje. Folder aplikacje, który ma tutaj zaraz obok. Ona jej tam wpadnie i no, w ten sposób się zainstaluje. Po prostu wykopiowuje się do folderu aplikacje. Dla nas nie jest to za wygodne, ale to nie szkodzi. Mamy na to prostszy sposób. Ustawiamy się na aplikację WhatsApp. WhatsApp, naciskamy Command C, kopiujemy. Kopiuj WhatsApp. Command Shift A, jak aplikację. Aplikacje. Obiekt, w którym się... Przez to, album że, z ksiąkami, aplikacja. Przez to, że to jest obraz dysku, to jest plik tylko do odczytu, nie polecam tutaj robić command option V, ale command V, zwykły wklej. Wklej rzecz. Poczekamy sobie chwilkę. Finder ma nowe okno. 207,5 MB pionowo element... O, usłyszeliśmy taki... Widok ikon z... Dźwięk sygnalizuje, że operacja została zakończona. WhatsApp, aplikacja. Możemy sobie przejść do aplikacji WhatsApp i uruchomić ją normalnie, komand strzałka w dół. Otwórz zaznaczenie. Aplikacja, alert, systemowe okno dialog. No i właśnie, tutaj dostajemy taki piękny komunikat. WhatsApp jest aplikacją, alert, oby pomoc. WhatsApp jest aplikacją pobraną z internetu. Czy na pewno chcesz ją otworzyć? Aplikacja Safari pobrała ten plik dzisiaj o godzinie 20.13. Ta rzecz została sprawdzona przez Apple i nie wykryto złośliwego oprogramowania. Tak, tu nas Apple informuje, że nie wykryto złośliwego oprogramowania. Anuluj, otwórz, domyślny przycisk. Te aplikacje uruchamiamy po pobraniu po raz pierwszy, wyciągamy ją z DMG, więc ona ma takie swoje zabezpieczenie, które mówi Macowi: ej, uważaj, to jest aplikacja pobrana z internetu, sprawdź dla bezpieczeństwa, czy w tej aplikacji czasami nie ma czegoś, nie ma jakiejś niespodzianki. Mac stwierdził: ok, nie ma, ostrzeżmy użytkownika, czy on wie, co robi, użytkownik wie, co robi. Otwórz. Klikamy otwórz. Finder, aplikacja, okno, widok ikon, zbiór zaznaczona jest jeden rzecz. WhatsApp, aplikacja, widok ikon, zbiór...
I to jest WhatsApp, też WhatsApp, właśnie desktop. Zawartość aplikacja jeszcze tworzona na Intele, troszkę jej zajęło, zanim ona się tam uruchomiła. Zamknij minimap WhatsApp desktop. Zawartość www.tools, lista 3 rzecz, open WhatsApp on your phone. I tutaj słyszymy, że mamy aplikację Finger, WhatsApp aplikacja, okno, desktop. Widoki. No i tak, zainstalowaliśmy sobie aplikację, zainstalowaliśmy ją sobie z pliku DMG. Wydaje nam się, że wszystko zrobiliśmy, a no właśnie nie do końca. Bo ta nasza wirtualna płyta w tym naszym wirtualnym napędzie sobie jeszcze siedzi i nam tutaj troszkę śmieci w tym Macu i wypadałoby ją wyciągnąć. Jak to robimy? W sposób bardzo prosty przechodzimy sobie do Findera, no, w którym jesteśmy. Command akcent, szukamy okna biurka. Przełączaj między oknami. Teraz WhatsApp Installer, okno, widok ikon, zbiór ze... To jest folder samego obrazu. Zamknij okno. Zamykamy teraz aplikację, okno. Przełączaj między oknami. Teraz pobrane rzeczy, okno, widok listy, przełączaj między oknami. WhatsApp Installer, wolumin. Obiekt, w którym się znajdujesz. No właśnie, jesteśmy na biurku. Tutaj mamy tylko jeden element, wolumin, no czyli właśnie ten napęd wirtualny nasz z włożonym do niego WhatsAppem. Pozbywamy się go jak każdego innego dysku. Mówiłem o tym już kilka audycji temu w audycji o Finderze, naciskając Command E. Wysuń. Biurko, grupa. Biurko, grupa. Wchodzimy w interakcję, nie możemy wejść w interakcję, nie usłyszeliśmy co prawda żadnego dźwięku, ale jak słyszymy, woluminu się z biurka pozbyliśmy już WhatsAppa, obrazu WhatsAppa w napędzie nie ma. Przełączaj między oknami, teraz w aplikację, okno. No i tym sposobem dobrnęliśmy do końca części podcastu poświęconej instalowaniu aplikacji. Teraz zajmijmy się tym, co ja mam na tym Macu zainstalowane. Przejdziemy sobie do folderu z aplikacjami w moim głównym systemie, czyli wchodzimy sobie w komputer, Command Shift C. Komputer. Widoki Macintosh HD, wolumin. Otwórz zaznaczenie. Wchodzimy. Widok. Aplikacje, folder. Otwórz zaznaczenie. Wchodzimy. Widoki 2048, aplikacja. Obiekt, w którym... Command 2 dla bezpieczeństwa. Lista zaznaczone. Przełączamy na listę. AdWord 2048 aplikacja. I patrzymy, co my tu mamy. Pierwsza aplikacja, gra 2048. Dla osób niewidomych w wersji Accessible 2048, wydana przez Oriola Gomeza. Takie liczbowe puzzle musimy sobie tak manipulować klockami, żeby nam odpowiednia liczba się ułożyła. Jest to dostępne na iOS-ie. Na pewno planowałem o tym zrobić kiedyś podcast. Czy ja ten podcast zrobiłem? Tego szczerze mówiąc nie pamiętam, ale wydaje mi się, że tak. AdWord for Safari aplikacja. Jest oczywiście przez to, że można ją pobrać na iOS-a, jeżeli mamy Maca M1, dostępna również na Maca. AdWord for Safari aplikacja. AdGuard for Safari, rozszerzenie pozwalające nam na pozbycie się wszelkiego rodzaju reklam, dostępne w dwóch wersjach, w wersji płatnej dla całego Maca, działające wszędzie, nie tylko w przeglądarkach internetowych, ale również w innych naszych aplikacjach, które mogą potencjalnie wyświetlać reklamy. W wersji darmowej dla przeglądarki Safari, jak dla mnie w zupełności wystarczającej. No ta wersja płatna, Macowa, przez to, że no nie jest rozszerzeniem przeglądarki, nie jest tak bardzo ograniczona, ma troszkę więcej możliwości, to je trzeba przyznać. Ale jak dla mnie rozszerzenie dla Safari wystarczające. Jeżeli nie korzystamy z Safari, korzystamy z jakiejś innej przeglądarki, z Firefoxa lub z Chroma, to ja polecam tak na Windowsie, jak i na Macu rozszerzenie Ublock Origin. No, dla Safari niestety niedostępne, więc albo AdGuard, albo chyba AdBlock Plus, jeżeli jesteśmy zainteresowani blokerem reklam, będzie nam przydatny. Book Player aplikacja. Book Player, też aplikacja iOS-owa, standardowa, odtwarzacz książek, był o nim podcast, audiobooki może on odtwarzać. Jakoś wiele nie ma o tej aplikacji do powiedzenia. Działa na Macu. Ja jakoś zainstalowałem i używam.
ale jak ktoś chce, jak ktoś lubi, to można. BrightGuide aplikacja. BrightGuide. BrightGuide, bardzo fajna rzecz. Aplikacja do obsługi Telegrama. Nieporęczna, niefajna, niewydajna, niewygodnie się z tego korzysta, ale przez to, ile osób używa Telegrama i przez to, że nie ma innego rozwiązania na Macu, które pozwala z tego Telegrama wygodnie korzystać, no to mi BrightGuide, szczerze mówiąc, wiele ułatwia życia, no bo jak trzeba z tego Telegrama, komunikatora Telegram skorzystać, no to właśnie za pomocą BrightGuide'a można. WebZ bodajże .telegram.org i webk.telegram.org też są takie przeglądarkowe warianty, tam jeden jest bardziej dostępny, jeden mniej, ale nie jest to za wygodne, BrightGuide jak dla mnie wygodniejszy. No niestety tutaj za przywilej nagrywanie wiadomości głosowych musimy sobie troszkę zapłacić. Calibre aplikacja. Calibre, aplikacje do konwersji, 381 książek przepraszam, tekstowych, e-booków. Ja osobiście polecam użytkownikom zaawansowanym. Sam interfejs aplikacji jest dostępny tak jakoś, ale raczej nie za bardzo. Zdecydowanie lepiej działa wersja z linii poleceń, narzędzia, które z tą aplikacją przychodzą w linii poleceń. No i jeżeli z taką linią poleceń jesteśmy gdzieś tam zaznajomieni, to sobie możemy za pomocą Calibre'a, zresztą na Windowsie również, konwertować e-booki. Tutaj od razu powiem, ja do czytania plików EPUB używam Safari, zamieniamy rozszerzenie pliku z .epub na .zip, rozpakowujemy go, bo nie każdy o tym wie, że EPUB to jest tak naprawdę zip z jakąś konkretną strukturą w środku i tam w środku mamy pliki i właściwie bardzo dużo plików. Różnie się one nazywają, ale najczęściej uda nam się znaleźć tam jakieś pliki HTML, XHTML. Jakiś pierwszy będzie tam miał jedynkę w środku, drugi dwójkę, trzeci trójkę. To tak mniej więcej w tej kolejności mamy czytać. I ja tak czytam pliki EPUB. Aplikacja. Kolejna gra tegoż samego dewelopera. 15,6 MB. Odpowiednik polskiego teleturnieju. Jak on się zwał? Grasz czy nie grasz? Bodajże z walizkami. Jest w wersji dostępnej, wersji dla niewidomych. No tylko, że tutaj mamy twarz i emoji z towarzyszącymi efektami dźwiękowymi zamiast walizek. Clubdeck aplikacja. Clubdeck. Bardzo fajna aplikacja do obsługi Clubhouse'a, sieci społecznościowej, aplikacja, która w tym momencie gdzieś tam święci dość mocne triumfy. Jeżeli ktoś lubi na komputerze, to Clubdeckiem jak najbardziej można. Cok aplikacja. Kong. Widok listy, również polecana przeze mnie bardzo gorąco aplikacja. Najlepszy, jak jest na Maca, odtwarzacz. Jeżeli słuchamy muzyki, możemy korzystać z aplikacji Muzyka, ale do wszelkiego rodzaju innych plików audio. Od chociażby muzyka nam gdzieś tam świeci, dodaje nam te pliki do biblioteki. No kok, mówimy mu otwórz, kok odtwarza, żadnego problemu. Więc jeżeli ktoś potrzebuje jakkolwiek robić coś z audio, słuchać audio, to Kong, myślę, bardzo, bardzo fajny odtwarzacz, powinniście być z niego zadowoleni. Jeżeli ktoś Fubara 2000 z Windowsa zna, bardzo podobna koncepcja, zresztą osoby, które go tworzą, gdzieś tam też Fubara były w ten czy inny sposób, z tego co pamiętam, zaangażowane. CyberDuck. Klient wszelkiego rodzaju usług chmurowych, od serwerów FTP, serwery WebDAV, serwery SFTP, do chyba jakichś nawet kilku usług typu Dropbox, Google Drive. Nie pamiętam już, co on tam dokładnie wspiera. Dość prosta aplikacja, wybieramy, z czym się to chcemy połączyć i możemy pobierać lub umieszczać pliki na tej konkretnej usłudze.
Jeżeli korzystamy z FTP-a, z WebDAV-a, z takich rzeczy, to nam się przyda. Ja z kilku takich serwerów akurat mam potrzebę korzystać, mam kilka zasobów, które są mi w takiej formie udostępniane, no więc potrzebuję takiej aplikacji. Aplikacja CyberDuck działa całkiem fajnie. Jest również dostępna aplikacja MountainDuck, która pochodzi od tych samych deweloperów i pozwala robić mniej więcej to samo, ale podpinając te nasze foldery jako dodatkowe woluminy w Finderze. One będą dostępne na pasku bocznym, czyli jeżeli często z czegoś korzystamy, no to nie będziemy już musieli jakąś aplikacją, tylko one po prostu będą sobie w Finderze. Ja nie korzystałem, ludzie mówią, że fajne, ja nie korzystam z tego na tyle często, żeby się tak bawić. Discord aplikacja. Discord. 21 września 2020. Nic tu dziwnego, nic tu ciekawego. Standardowy Discord, jak wszędzie idzie. Interfejs bardzo podobny. Aplikacja. Wygląda to jak strona internetowa. Dostępny jak najbardziej. Polecam, używam z sukcesem. Jedna prosta porada, jeżeli używamy Discorda, jeżeli często jesteśmy na przykład na jakimś kanale głosowym, warto sobie na nazwę kanału i na przycisk rozłącz ustawić tak zwanego webspota, te miejsca web w sieci web, o których ja tam opowiadałem w podcaście o Safari, w command shift prawy kwadratowy i w command lewy kwadratowy, prawy kwadratowy się możemy szybko między tym przemieszczać, żeby tego przycisku rozłącz gdzieś tam nie szukać. Ale ogólnie aplikacja Discord bardzo podobna do swojego Windowsowego odpowiednika. Fajna, dostępna, polecam. Downie 4 aplikacja. Testowałem jakiś trial, menedżer pobierania, nie wypowiem aplikacja. Się, nie używam. Dropbox aplikacja. 16. Standardowo Dropbox, jak każdy 421 inny, działa, dostępny, robi co aplikacja. Ma robić, widać go w Finderze, nie narzekam. Skonfigurowałem raz, zalogowałem się, więcej tej aplikacji nie widziałem na oczy. Dropbox Envision aplikacja. Envision. Aplikacja na iOS-a, aplikacja płatna, aplikacja subskrypcyjna, aplikacja. Która to jest również do pobrania na Maca, na Maci z procesorami M1 i myślę, że sukcesem też ja jej używam. Potrafi, trochę trzeba tam się w preferencjach systemowych namęczyć, żeby potrafiła, ale potrafi przyjmować pliki PDF, jeżeli oczywiście mamy odpowiedni komputer i te aplikacje możemy na nim uruchomić. I robi dla mnie za program do rozpoznawania tekstu na Macu, żeby nie płacić grubych pieniędzy za FineReadera, żeby nie piracić, nie krakować FineReadera. Mam Envision, płacę i tak za Envision, żeby mieć na iPhone'ie, no to czemu nie użyć na Macu? Ether Radio aplikacja. Ether Radio, odtwarzacz radia, prosty dość. Użyłem raz, potestowałem, robi co ma robić. Nie mam potrzeby tego jakoś częściej używać, więc nie używam. Na ile ja go wtedy testowałem, to funkcję swoją spełniał. GarageBand aplikacja. GarageBand, wiadomo, dostarczany z Maciem, typowa aplikacja do tworzenia aplikacja. Muzyki. Nie tworzę muzyki, ale że przyszła z Maciem, to jest. Google Chrome aplikacja. Przeglądarka, czasem się przyda, czasem na Safari coś nie działa, dostępna, nie narzekam. Aplikacja. Jeżeli ktoś używa na przykład jakiejś synchronizacji z kontem Google, to myślę, że może jak najbardziej korzystać z Chroma, jeżeli ktoś jest z tych czy innych powodów przyzwyczajony, jakichś rozszerzeń mu brakuje w Safari. Chrome jest, Chrome działa, całkiem nawet wygodne. Ja jakoś, nie wiem, przyzwyczaiłem się do Safari. Kilka jest takich rzeczy, które w Safari po prostu działa lepiej. Synchronizacja haseł z iPhone'em, wypełnianie kodów, które nam przyjdą SMS-em, które trzeba wpisać, automatyczne przerzucanie kart Mac do iPhone'a. Jest parę takich rzeczy, które po prostu w tym Safari działają, w Chrome nie. No ale jeżeli chcemy, zarówno Chrome, jak i Firefox, którego tutaj akurat nie uświadczymy, są dostępne, można korzystać. Google Docs aplikacja. Mam zainstalowanego Google Drive'a, dysk Google, więc z Drive'em przyszły
dokumenty, niedokumenty, arkusze, cały pakiet. One chyba nawet w ogóle otwierają po prostu stronę. Google Drive aplikacja. Dysk. 20. Google Sheets aplikacja. 21 arkusze. Września. Google Slides aplikacja. Prezentacje. 21 września. HammerSpawn aplikacja. No i to tyle z Google'a. Google Drive, jeżeli mamy konto 42,5. Organizacyjne, biznesowe, aplikacja. Edukacyjne. Też potrafi się podpinać do Findera i być takim dyskiem na życzenie, na żądanie. Pobieram ci, co potrzebujesz. Tutaj w przeciwieństwie do Windowsa, Mac udostępnia odpowiednie API zewnętrznym deweloperom i nawigując sobie po takim dysku w Finderze, słyszymy, co, jaki jest status danego pliku, czy plik posiadamy na dysku, czy będzie on wymagał pobrania, czy może jakiś folder na przykład jest w trakcie wysyłania, albo już wysłany, albo częściowo jest na dysku, a częściowo go nie ma. No i też możemy to sobie z menu kontekstowego w OSHIFTem tym wszystkim ładnie zarządzać. No czyli w przeciwieństwie do Windowsa, my już na przykład bezpośrednio na pliku, w liście plików widzimy, o, ten plik się wysłał, a ten plik jeszcze się nie wysłał, a ten plik się właśnie wysyła. I to działa i w Dropboxie, i w Google Drive, i w OneDrive, i w wielu innych, wszystkich właściwie chyba usługach chmurowych. Jakie ja na Macu widziałem, to taka funkcja działa. No, tego na Windowsie nie mamy. I co mobile navigator aplikacja? 15. Nie testowałem, ale jest. 12,7. Aplikacja Intercity do kupienia biletów, można, da się pobrać. Imazing aplikacja. Imazing, bardzo zaawansowana, słabo dostępna, ale używana aplikacja do zarządzania aplikacja. Bardzo zaawansowanego iPhone'em, jakieś wyciąganie sobie na siłę konwersacji z wiadomości z WhatsAppa, historii połączeń. To już jest profesjonalna aplikacja, tego się nawet na przykład sądowo używa, żeby dowody też z telefonów wyciągać. Ale jeżeli mamy jakieś takie rzeczy, które chcemy zrobić z naszym iPhone'em, na które nam niekoniecznie na przykład sam Mac sam z siebie pozwala, bo na Macu nie musimy już mieć iTunesa, iPhone pojawia nam się w Finderze jako urządzenie, to sobie możemy pobrać Amazing. Ja pobrałem Amazing za czasów macOS 11 jeszcze przed 3, bo ta aplikacja była wymagana, żeby nieoficjalnie instalować aplikacje iOS-owe, jak się jeszcze dało, które na oficjalnie na Maca nie były dostępne, to właśnie ta metoda, która wtedy była, wymagała jako jeden z kroków użycia aplikacji właśnie Amazing i wyciągnięcia sobie tego poniekąd z iPhone'a. iMovie aplikacja. Aplikacja do robienia filmów, nie robię filmów, nie wypowiem się, wbudowana, Apple'owa, zakładam, że dostępna. Keynote aplikacja. Również Apple'owa, część pakietu iWork, odpowiednik Microsoft Office do robienia prezentacji. Microsoft Office też na Maca jest, chyba nawet dostępny, ale ja nie korzystałem. No, za Office to już musimy oczywiście zapłacić, wiadomo. Koleo aplikacja. Koleo, które właśnie przed chwilą też pobieraliśmy. 14 megabitów. Fajne, dostępne, polecam. Launch Bar aplikacja. 9 marca. Launch Bar, bardzo fajna aplikacja. 27,5 MB. Polecam. Aplikacja. Co to jest? Zastępuje nam to wyszukiwarkę Spotlight. Możemy sobie nacisnąć komand spacja. Jeżeli sobie oczywiście taki skrót na Launch Bara ustawimy, uruchamia nam się Launch Bar. Wpisujemy sobie w wyszukiwarkę kogoś na przykład lub cokolwiek, czego chcemy wyszukać. Enter nam to otwiera. Strzałką w prawo sobie możemy zobaczyć tego zawartość, no czyli jeżeli znajdziemy, nie wiem, folder, to się możemy bezpośrednio w Launch Barze poruszać po tym folderze, znajdziemy plik, możemy otworzyć sobie plik, znajdziemy kontakt, to strzałką w prawo mamy numer telefonu, maila, wszystko co wiemy o tym kontakcie, tabem możemy na danym elemencie wywołać jakąś akcję, czyli nie wiem, wchodzimy sobie command spację do Launch Bara, pach, command V, wklejamy plik, tab, S, V, A, D, send via AirDrop, wyślij przez AirDrop. Wpisujemy po prostu pierwsze literki poszczególnych słów naszej akcji. Enter, od razu wysyła nam się AirDropem do innego urządzenia plik. Bardzo szybkie. Jedno z moich ulubionych zastosowań, na przykład Launch Bara. Mam synchronizację kontaktów z iPhone'em, command spacja.
Mi, Dzi, a właściwie MTZ. Po pierwszych literkach znajdzie mi Michała Dziwisza, naszego tutaj redaktora naczelnego. Strzałką w prawo wejdę sobie w jego kontakt. Pierwsze co widzę, numer telefonu. Tap, wpisuję akcję CWFA, call with FaceTime audio, zadzwoń przez FaceTime audio, enter, dzwonię do Michała Dziwisza. Bez żadnego przeglądania list, szukania kontaktu, szukania, gdzie tu jest przycisk zadzwoń. Wszystko prosto z launchbara. Również mogę wysłać wiadomość, wysłać maila, zadzwonić iPhone'em, także no zadzwonić do kogoś po prostu przez Maca, ale połączenie pójdzie przez mojego normalnie operatora, przez iPhone'a, przez kartę SIM. Uwierzytelnienie, login, okno, zapłacę za nie jak za każde inne połączenie Lank, telefoniczne, Marafika. Ale rozmawiał będę nie iPhone'em, a mikrofonem z głośnikami Maca. Bardzo przydatne, jeżeli potrzebuję na przykład do kogoś zadzwonić, a chciałbym mieć przy okazji aplikacja, fajny dostęp do komputera, do internetu, coś mu będę dyktował z jakiejś strony, no działa, fajnie, można. Messenger aplikacja. Messenger, nie polecam, to porna aplikacja, messenger.com z przeglądarki Safari działa zdecydowanie aplikacja. Lepiej, zdecydowanie dostępniej. Narzędzia folder. Narzędzia, folder wbudowany, zobaczymy. Widok listy, tabela, brak zaznaczenia. Lista zaznaczona. Nazwa, kolumn, nazwa, nazwa, nie widzimy, folder obejmują. Ja nie wiem. Ale to chyba dlatego, że nie wchodzimy w nasz prawdziwy folder narzędzia, tylko folder w drugim systemie. O tym też gdzieś tam mówiłem przy okazji bodajże początku z VoiceOverem, więc tego nie warto gdzieś tam wspominać, ale coś takiego tutaj jest. Więc jakby myślę, że nie warto się nad tym rozwodzić, bo o tym już było mówione. NetNavzwire aplikacja. Narzędzia NetNavzwire to jest czytnik kanałów RSS, czyli no nie mniej nie więcej takich źródeł, które niektóre strony udostępniają, które to źródła dają nam dostęp do newsów bez potrzeby wchodzenia na tę stronę. Wrzucamy sobie po prostu ileś takich kanałów do czytnika I widzimy wszystkie artykuły z wszystkich możliwych stron, które sobie wrzuciliśmy naraz. NetNewsWire to jest klasyka gatunku, darmowa aplikacja, jedna z takich starszych, klasycznych, bardziej znanych aplikacji macowych. Dostępna, działa, da się korzystać. U mnie akurat jeden z autorów, którego lubię i którego czytam, publikuje kolejne rozdziały swojej książki właśnie RSS-em i tak naprawdę nigdy nie wiem, kiedy on coś opublikuje, więc sobie go akurat wpiąłem do NetNewsWire i sobie go śledzę w ten sposób. Jak ktoś potrzebuje, jest NetNewsWire, jest News Explorer, chyba jest też taka aplikacja, podobno się da, podobno można. Nie wiem, czy jest Lir na Maca, ale jest troszkę tych apek, można poszukać i się pobawić. Ja na tyle rzadko używam RSS-ów, że jakoś tak użyłem tego NetNewsWire'a i działa. No ale to jest też dość potężna apka, więc myślę, że nawet zaawansowanego użytkownika też gdzieś tam powinna zadowolić. Instagram aplikacja. Kolejna apka do obsługi Telegrama. Niektórzy lubią, ja nie, bo Telegram iOS-owy aplikacja nie jest dostępny na Maca, został wycofany. To jest jakaś alternatywna wersja, niewiele różniąca się od zwykłego Telegrama for iOS, który na tego Maca jest dostępny. Ma to te same problemy, co Telegram na iOS-a, czyli przewijanie wiadomości to jest problem i dużo innych rzeczy to też jest problem. Jak ktoś chce, jak ktoś musi. Ja nie lubię. Numbers aplikacja. Numbers, czwartek, widok listy, arkusze kalkulacyjne, aploskie. Dostępne, da się, można. Numbers, OneDrive aplikacja. Microsoftowa chmura OneDrive. Mam, działa, da się korzystać. Widok listy, wiele tabela. O tym widok listy, tabela. Chyba nie można za bardzo mówić. OneDrive aplikacja. Bo to chmura jak każda inna chmura. Overcast, odtwarzasz do podcastów, bardzo fajny, synchronizuje się z iPhone'em, więc możemy zacząć podcast na jednym, skończyć podcast na drugim. Dostępny, fajny i na Macu, i na iPhone'ie, wszystko działa całkiem fajnie. Pages aplikacja. Pages,
edytor tekstu porządny, taki odpowiedni Worda, Microsoft Worda, Apple'owski, też część tego pakietu całego iWork, wbudowany, dostępny, nawet bardzo dostępny, specyficzny bardzo, bo dużo interakcji, ale przez to widzimy, co jest stopką, co jest nagłówkiem, możemy bardzo dużo z voiceoverem zrobić. Ja czuję się w Pages, że ja mam większą kontrolę nad tym dokumentem niż w Wordzie na przykład. No chociaż też na przykład nie wszystkie funkcje w Pages są, które w Wordzie by były. Parallels desktop aplikacja. $100 za taką przyjemność sobie musimy, sobie twórcy życzą. Aplikacja pozwalająca nam uruchamiać Windowsa na procesorach M1. Wirtualnie Windowsa 4 ARM. Jak ktoś potrzebuje, jak ktoś musi, można. Ciężko jest z dostępnością. Potrzebujemy narzędzia VOCR, o którym za chwilę, ale da się to zrobić. Mi się to udało. No, jak ktoś potrzebuje, to można. Ja osobiście używałem wersji 14-dniowej. Podejrzewam, że prędzej czy później zakupię Parallels, no bo to dobra aplikacja jest. Windows 4 ARM działa, też ma emulację aplikacji pisanych pod Intela, która całkiem dobrze działa. NVDA jesteśmy w stanie nad tym bez problemu postawić. Działa to bardzo szybko, bardzo stabilnie, bardzo wydajnie. Powiedziałbym, że lepiej niż na wielu Windowsowych laptopach. Co warto wiedzieć? Warto wiedzieć, po pierwsze, potrzebujemy OCR-a, po drugie, nie zainstalujemy JOS-a, ponieważ sterownik przechwytywania obrazu, którego JOS wymaga do swojej pracy, nie jest kompatybilny z Parallelsami, z Windowsem, właściwie 4R-em nie jest kompatybilny. NVD zainstalujemy, narratora użyjemy, ZDSR-a zainstalujemy, użyjemy również, więc można i w ten sposób. SharpKeys potrzebujemy, mapujemy sobie prawy klawisz Windows w programie SharpKeys już na naszym Windowsie. Prawy klawisz Windows to będzie nasz prawy klawisz Command. Mapujemy sobie, żeby na Windowsie robił nam za caps locka, ponieważ zwykły caps lock z tych czy innych powodów nie jest przesyłany do Windowsa. Czyli jeżeli będziemy wykonywać jakieś polecenia naszego screen leadera z klawiszem NVDA, no to w inny sposób one nie będą wykonane, a tak to po prostu wykonujemy te polecenia z prawym komendem. Czyli no, żeby nacisnąć caps lock T, naciskamy sobie na przykład prawy komend i T. Też możemy, nie wiem, lewy option, prawy shift, jeżeli prawego shifta nie używamy, kto jak woli. To warto sobie narzędziem SharpKeys z SharpKeys z poziomu Windowsa zrobić. Parcel aplikacja. Parallels. Fajna aplikacja do śledzenia paczek. Jest na Maca, jak i na iOS-a. No, działa dobrze. Co więcej o tym powiedzieć? O iOS-owej aplikacji był podcast. To jest jedna z, jak dla mnie, najwyższej jakości aplikacji, jakie w ogóle istnieją na urządzenia. To naprawdę bardzo, bardzo fajnie działa. Bardzo, bardzo lubię te aplikacje. Play Sub aplikacja. Play Sub do usługi Subsonic, 13,9 czyli takiego naszego własnego streamingu, czy to muzyki, czy to książek audio. Jeżeli mamy własny serwer, sobie możemy taką usługę jak Subsonic postawić. I to PlaySub jest klientem, który nam pozwala się do takiego Subsonica podłączyć na iOS-ie i na Macu. Jest on dostępny, to jest ta aplikacja na iOS-a, ale na Macu od biedy też zadziała. No, działa, da się używać. Ja akurat mam dostęp do dużej dość biblioteki Subsonicowej. Mi znajomy udostępnia, bo ma, więc akurat sobie zainstalowałem. Nie korzystam z tego jakoś wybitnie często, ale mam, jest. Jak ktoś ma serwer, ma jakieś rzeczy, które na przykład często słucha, a nie ma na zwykłych usługach streamingowych, to sobie można postawić i skorzystać. Polregio aplikacja. No, kolejna pociągowa działa. 11,2 MB.
Ja, jak używam Koleo, testowałem kilka tych różnych, ale dla mnie jakoś Koleo, szczerze mówiąc, działa chyba najfajniej. Quinter, aplikacja. Quinter, klient Twittera, już mało rozwijany, był na Maca, nie byłem fanem, można, jak ktoś chce. Próbuję mojego folder. To jest cała firma, ja tutaj mam kilka ich aplikacji. Firma zajmująca się aplikacjami na Maca, typowo na Maca, też bardzo dobrymi aplikacjami do dźwięku wszelkiego rodzaju. Zobaczymy sobie, co my tu mamy. Otwórz zaznaczenie. Widok Airfoil aplikacja. Airfoil nie posiadam, akurat testowałem wersję demo. Airfoil, aplikacja pozwalająca nam puszczanie czegokolwiek od całego dźwięku systemu po dźwięk z konkretnej aplikacji, typu na przykład aplikacji do słuchania muzyki, aplikacji do oglądania filmów, przeglądarki internetowej, na cokolwiek, gdzie cokolwiek, to jest Chromecast, urządzenie, jakiekolwiek inne, czy to Mac, czy to iPhone, czy to Windows, na którym zainstalowaliśmy sobie aplikację Airfoil Satellite, czy to urządzenie z AirPlayem, czy to urządzenie Chromecast, czy to Miracast chyba też. No, jeżeli mamy urządzenie, na które w ten czy inny sposób, tym czy innym protokołem możemy jakoś puszczać dźwięk, jest duża szansa, że Airfoil te urządzenia będzie widział. Bluetooth chociażby też nawet. Głośniki Bluetooth. Jeżeli mamy inne urządzenie typu, nie wiem, komputer z Windowsem albo telefon z czymkolwiek by nie było, to aplikacją Airfoil Satellite i tą samą siecią Wi-Fi również możemy sobie dźwięk transmitować. Do czego nam się to przyda, jeżeli jesteśmy oczywiście gotowi za Airfoil zapłacić, ja nie byłem, niepotrzebne mi to, możemy sobie, nie wiem, puścić na głośnik Bluetooth muzykę z jakiejś aplikacji, jednocześnie zatrzymując sobie VoiceOvera na naszym zwykłym Macu. Puścić sobie na Chromecasta cokolwiek, bo normalnie inaczej nie puścimy. Puścić sobie na AirPlaya albo chyba nawet jako serwer AirPlaya też można. Audio Hijack, również aplikacja tej firmy. Bardzo fajna aplikacja, bardzo przydatna. Do czego służy Audio Hijack? Weź dźwięk, przerzuć go w inne miejsce i zrób coś z nim. Wiem, że brzmi to bardzo enigmatycznie i już mówię, o co chodzi. Mamy źródła dźwięku typu mikrofon, typu dźwięk z aplikacji. Mamy miejsca, gdzie ten dźwięk może iść, typu plik MP3, typu strumień radiowy, typu YouTube, Facebook, Twitch, na które może byśmy chcieli coś streamować, tylko audio. Mamy efekty, przez które taki dźwięk może przechodzić, a to chcemy jakiś kompresor, a to chcemy podgłośnić, ciszyć, przenieść trochę na lewo, to przenieść trochę na prawo, temu trochę więcej basu dać, a temu trochę więcej góry. To wszystko Audio Hijack nam zrobi. Mamy wielki taki grid, siatkę, na której umieszczamy sobie bloki i sobie z tych bloków budujemy to, co nam akurat w danej chwili potrzebne. Od bardzo prostej rzeczy typu weź cały dźwięk z Zooma, bloczek dźwięk z Zooma wchodzi do bloczku, zmień głośność, ścisz, ścisz, mocno ścisz, bo chcemy tego Zooma mieć w tle, to wchodzi do bloczku, odtwórz dźwięk na głośniki. Przez rzeczy typu weź Zooma, i zoom, dźwięk zooma rozgałęzia się do dwóch kolejnych bloczków. Jeden bloczek odtwórz, drugi bloczek zapisz do pliku MP3. Efekt będzie taki, że to, co robimy na zoomie, czy to z naszym mikrofonem, czy to bez, w zależności jak sobie zaznaczymy, zostanie nagrane do MP3 i będziemy mieli jakiś zapis tej konferencji. To samo się oczywiście tyczy dowolnej innej aplikacji do rozmów albo i nie do rozmów, bo z aplikacji typu muzyka, Safari, Netflix, jakiejkolwiek innej też możemy nagrywać. Oczywiście pamiętając o tym, żeby przestrzegać tu prawa, żeby zapytać rozmówcę, czy wolno nam nagrywać,
a jeżeli nagrywamy jakieś materiały skądś, żeby upewnić się, że prawo autorskie nam na takie nagrywanie pozwala. Ja w tym momencie do Państwa mówię, nagrywając audio hijacka, mając tutaj bardzo skomplikowaną sesję. Ta sesja bierze dźwięk z mikrofonu i z całego mojego systemu, także Państwo słyszą również voiceovera. Cały ten dźwięk włącznie ze mną wypuszcza mi na słuchawki. Dodajemy z bardzo niskim opóźnieniem, że ja mam monitoring, słyszę samego siebie. Dodatkowo ten dźwięk, ustalając każdemu źródłu i mikrofonowi, i dźwiękowi systemowemu odpowiednią głośność, tak żeby te głośności były w miarę równe, wypuszcza do jednego głównego pliku MP3, który zostanie przekazany potem realizatorowi i realizator będzie miał ten podcast, no żeby to się nagrywało. Dodatkowo synteza i mikrofon są również wypuszczane do dwóch dodatkowych osobnych plików MP3, tak żeby realizator, jeżeli będzie miał takie życzenie, mógł sobie na przykład w danej chwili wyciszyć tę syntezę i edytować osobno syntezę, osobno mój własny głos i ustawić temu wszystkiemu głośność tak jak mu w danej chwili akurat wygodnie. Ja sobie to wszystko byłem w stanie sam ustawić na Macu audio hijackiem. Na Windowsie miałbym z tym bardzo duży problem, bardzo trudno jest takie rzeczy robić. Na Macu to jest 10 minut roboty, poustawianie sobie odpowiednich bloczków, żeby to z jednego wychodziło do drugiego. No to fizycznie byśmy kablami podłączali i potrzebowali wielu urządzeń. Tak to po prostu robimy to sobie wirtualnie w jednej aplikacji. Hijack potrafi przechwytywać no, dźwięk z jakiejś konkretnej aplikacji, może też na przykład wysyłać do strumieniowania, czy nie wiem, możemy prowadzić jakąś audycję, gdzie słychać nas, słychać dźwięk z Zooma, słychać dźwięk z naszego odtwarzacza, żebyśmy pokazywali materiały i to sobie zapisujemy do pliku MP3, to sobie wysyłamy do radia internetowego, to streamujemy na Facebooka i to streamujemy na YouTube'a i to jeszcze wysyłamy na przykład do Zooma, dla naszych znajomych. Ogrom ma możliwości ta aplikacja. Ta aplikacja jest bardzo uniwersalna. Wszystko, co musimy tego typu zrobić dźwiękiem, połączenie jedno z drugim, jesteśmy w stanie zrobić hijackiem. To jest jedna z tych niewielu aplikacji, która jeżeli chodzi o dźwięk, to bardzo wiele naszych potrzeb jest po prostu sama w stanie rozwiązać. Loopback aplikacja. Kolejna aplikacja tej firmy Loopback tworzy nam wirtualną kartę dźwiękową. Aplikacje również mogą sobie na tę kartę wysyłać dźwięk. My sobie możemy również w tej aplikacji dodawać, że my chcemy brać dźwięk z tej aplikacji. I co ważne, czego Hijack nie potrafi, a co potrafi Loopback, ten cały dźwięk, który trafia na Loopbacka, może być przez inne aplikacje konsumowany i Loopback może służyć jako wirtualny mikrofon. O co chodzi? Mamy aplikację typu Zoom, typu Skype, i chcemy na tym Zoomie, na tym Skype'ie komuś coś pokazać. I chcemy, żeby on słyszał nasz mikrofon i chcemy, żeby on słyszał naszą przeglądarkę, ponieważ z tej przeglądarki będziemy puszczać mu film z audiodeskrypcją. No w Hijacku nie ma opcji wypchnij dźwięk do Zooma. W Loopbacku możemy sobie stworzyć takie urządzenie wirtualne, dopiąć do niego źródło nasz mikrofon, dopiąć do niego źródło nasza przeglądarka i w Zoomie ustawić sobie takiego Loopbacka jako mikrofon. Czyli innymi słowy, dźwięk z mikrofonu i z przeglądarki trafia do Loopbacka, w Loopbacku zostanie zmiksowany. Jeżeli ktoś zna koncepcję miksera, to jest myślę, to aplikacja, myślę, będzie mu gdzieś tam znana.
I Zoom potem sobie z tego lubeka, jako z mikrofonu, cały ten zmiksowany dźwięk mojego mikrofonu i mojego filmu weźmie i wszyscy inni będą go słyszeć. Ta aplikacja nie jest konieczna, w dużej części pokrywa się z Hijackiem. Warto sobie ją chociażby potestować, nie mówię, żeby ją kupować. Ja uważam, że nie jest ona warta swojej ceny. Jest darmowe rozwiązanie, jest open source'owe rozwiązanie, czyli Black Hole, które robi mniej więcej to samo, ma trochę mniej funkcji, ale właśnie tych funkcji, których nie ma, dorobimy sobie je Hijackiem, bo te aplikacje się tak naprawdę w sobie pokrywają w pewnej części. No, czyli to, o czym ja na przykład bym przed chwilą o czym ja na przykład przed chwilą powiedziałem, czyli puść mi film i puść mi mikrofon na lubeka. Ja bym zrobił tak, że do hijacka weź film, do hijacka weź mikrofon, wypuść no, i film, i mikrofon jakby w jeden blok wyjście audio na Black Hole'a. I z karty Black Hole, z wirtualnej karty, niech sobie taki Zoom to weźmie i on będzie myślał, że bierze z mikrofonu, a tak naprawdę bierze z tego, no, co na Black Hole'a idzie, czyli z tego, co wysyła nam Hijack. Oczywiście równie dobrze mogę sobie w ten czy inny sposób przekierować mikrofon i Safari powiedzieć teraz odtwarzaj przez urządzenie Black Hole i efekt będzie ten sam. O tego typu aplikacjach jakieś dokładniejsze wyjaśnienie przydałby się podcast i myślę, że ten podcast kiedyś będzie zrobiony. Ja tutaj tak mniej więcej nakreśliłem, bo to jest jak dla mnie jedna z fajniejszych rzeczy, jakie ma Mac, taka zabawa dźwiękiem. Folder obejmuje. To się częściej przydaje, niż by nam się wydawało. Widok listy, tabel. Ale to tyle, jeśli chodzi o Rogue Amoebę. Oczywiście aplikacji Rogue Amoeby jest sporo więcej. Myślę, że Audio Hijack dla nas będzie najprzydatniejszą. Loopbacka, to co tam można obejść to wszystko. Jest jakiś edytor audio, jest jakiś taki board dźwiękowy do odtwarzania poszczególnych sampli na naciśnięcie klawiszy. Jest aplikacja do kontroli głośności i dawania efektów poszczególnym aplikacjom, ale to wszystko kosztuje i to wszystko jesteśmy tak naprawdę w ten czy inny sposób. Może nie tak szybko, może nie tak efektywnie, ale nadal zrobić hijackiem i kombinacją open source'owego oprogramowania, w związku z czym myślę, że nie warto na nic poza hijackiem, jeżeli oczywiście nas takie rzeczy interesują, gdzieś tam w ogóle wydawać. No a hijack to hijack. Dużo potrafi i ciężko jest go czymkolwiek zastąpić, a to właśnie on nam dużo innych rzeczy potrafi zastąpić. Safari aplikacja. Typowo przeglądarka. C-Drive aplikacja. C-Drive, chmura własnej roboty, jak sobie ktoś na serwerze chce postawić. Ja akurat mam udostępnione aplikacja. Zasoby w ten sposób, więc mam potrzeby posiadać. Też się wpina w Finder, jest aplikacja C-File, która nam się synchronizuje cała do folderu jak Dropbox, jest aplikacja C-Drive, lepiej dostępna, która nam dodaje no, zewnętrzny jakby wolumin, jakbyśmy zewnętrzny dysk podłączyli do Findera. I aplikacja C-Drive jest lepsza, bo my sobie tam wybieramy, co chcemy trzymać na dysku, co chcemy synchronizować, a co ma być na przykład dostępne tylko na żądanie wtedy, kiedy będziemy tego potrzebować. No z założeniem, że do plików na żądanie to my nie będziemy mieć dostępu, jeżeli nie będzie internetu. Signal aplikacja. Tragicznie dostępny komunikator 350,1 MB. Skycarz aplikacja. Nie testowałem, ale chyba działa. 24,6 MB. Instalować się da. Skype aplikacja. Skype. No jak Skype. Działa, dostępny, 292. Da się używać. Nie wiem, co więcej aplikacja. O nim powiedzieć. Sonobus aplikacja. Sonobus, komunikator bardzo wysokiej jakości, jeżeli go w ogóle można nazwać komunikatorem. Powstał właściwie dla dźwiękowców do przesyłania sobie i do no, pracy na odległość nad pewnymi rzeczami. Ja może dźwiękowcem nie jestem, no ale że komunikator potrafi z niskimi opóźnieniami przesyłać bardzo wysokiej jakości,
audio, no skoro dla dźwiękowców, to idzie bezpośrednio użytkownik do użytkownika, bez serwera. To są zastosowania, w których nawet mi się to przydaje, a dają sporą kontrolę nad użytkownikami, typu tego chcę wyciszyć, a tego chcę podgłośnić, a tego chcę coś tam, więc jest, są po prostu zastosowania, gdzie taka no, profesjonalna już aplikacja się przydaje, a skoro darmowa, to czemu nie skorzystać? SoundNote aplikacja. SoundNote aplikacja, która przestanie działać z macOS-em 12, daje nam dźwięki na wiele zdarzeń macowych. Otwieramy aplikację, zamykamy aplikację. Ciężko to zdobyć, ciężko również zdobyć schemat dźwiękowy. Nie będę o tym wielce mówił, skoro i tak z macOS-em 12 ma to przestać działać. Była aplikacja stareńka, nierozwijana. Spotify Speed Test aplikacja. Aplikacja z iOS-a, test prędkości internetu, bardzo prosta, działa, spełnia swoje zadanie. Niewiele więcej o niej warto powiedzieć. Działa na Macach M1 i robi to, co ma robić. Spotify aplikacja. Spotify standardowo, mówiliśmy o niej. TeamTalk 5 aplikacja. TeamTalk 5, tragicznie dostępna aplikacja. W TeamTalku 5.8, właściwie w każdym TeamTalku, nie są dostępne drzewa użytkowników i kanałów, czyli to te aplikacje wyklucza. Musimy się bawić liczeniem kanału, przechodzeniem myszką, ewentualnie strzałkami na czuja. W TeamTalku 5.8 i wyżej jest troszkę lepiej, bo komand G nam powie, na czym się ustawiliśmy i co to jest za element, jaką po niego na statystyki tego elementu, ale w taki sposób strzałka w dół, komand G, aha, to jest kanał główny, strzałka w dół, komand G, aha, to jest kanał drugi, strzałka w dół, komand G, aha, to jest kanał prywatny, my chcemy wejść na kanał prywatny, komand J, dołącz, ok, wchodzimy na kanał prywatny. I w taki sposób trzeba. Ja zdecydowanie polecam aplikację TeamTalk dla iOS-a, którą mamy dostępną w App Store, a nie aplikację TeamTalk dla Maca, którą pobieramy ze strony bearware.dk. Bo ta aplikacja iOS-owa jest dostępna zdecydowanie bardziej, no ale tutaj znowu założenie, że jeżeli mamy Maca M1, no to ona dla nas będzie dostępna, jeżeli nie, to się możemy obejść smakiem. Telefony, aplikacja. Telefon, 30. Klient do SIP-a, do 19, telefonii 4. Internetowej. Jeszcze aplikacja. Się nie bawiłem, zamierzam się pobawić w ciągu najbliższych kilku dni, bo akurat mam potrzebę skonfigurowania sobie numeru w Stanach Zjednoczonych, więc mi się, myślę, aplikacja przyda. Jak na razie, z tego, co tak wstępnie patrzyłem, aplikacja dostępna. Ludzie mówią, że fajne, ludzie mówią, że się da. TextMate aplikacja. TextMate, profesjonalny, programistyczny, ale lżejszy edytor, jeżeli robimy cokolwiek w oku kodu i to nie musi być programowanie, to może być HTML, to może być Markdown. O, myślę, że TextMate dobrze nam posłuży. Ja jestem fanem tej aplikacji. Zdecydowanie wolę TextMate'a od Windowsowego Notepada++. Jak dla mnie jedna z fajniejszych rzeczy, które Mac ma do zaoferowania. Dużo fajnych rzeczy ta aplikacja umie. Ja jestem bardzo gorącym zwolennikiem. A jest w miarę lekka, to nie jest wielka kobyła środowisko programistyczne, tylko jeden prosty dokument w Markdownie chcemy sobie zedytować. To się TextMate nam jak najbardziej nada do czegoś takiego na przykład. The Unarchiver aplikacja. The Unarchiver bardzo przydatna aplikacja. Potrafi dearchiwizować, wypakowywać nam archiwa w bardzo dziwnych formatach, włącznie z jakimiś grami na konsole Nintendo i samorozpakowującymi się instalatorami dla Windowsa. Mac sam w sobie dużo umie, rary potrafi wypakować, na przykład czego Windows nie potrafi. Na Macu bez problemu nie potrzebujemy do tego żadnej zewnętrznej apki, ale jeżeli potrzebujemy jakichś dziwnych archiwów, to The Unarchiver myślę, że powinien nam spokojnie wystarczyć. Ja jeszcze nie spotkałem archiwum,
którego by Unarchiver nie potrafił obsłużyć. A jak jedno spotkałem, to nie mogłem ani na Windowsa, ani na Maca, tylko na Linuxa znaleźć aplikację, która to archiwum by potrafiła obsłużyć, więc to już był naprawdę bardzo dziwny format. Ale naprawdę popularne i mniej popularne formaty to sobie bez problemu Unarchiverem obsłużymy. Dużo fajnych rzeczy ta aplikacja umie, typu przenieść od razu do kosza archiwum, jak je rozpakujesz. Nie potrafi pakować. Ja tutaj jeszcze nie znalazłem aplikacji, która by potrafiła fajnie pakować. Sam Mac sam w sobie potrafi pakować do zipa. Nie znalazłem na przykład jeszcze aplikacji, która by fajnie pakowała do 7Z. Względnie pakowała do zipa i robiła coś więcej, typu na przykład zipy z hasłem. Da się to chyba linią poleceń zrobić, ale takiej graficznej aplikacji nie znalazłem. Thorium aplikacja. Thorium, a czytnik książek elektronicznych, EPUBów. Ja wolę robić to Safari, jak powiedziałem. Aplikacja. Jeżeli to jest dla kogoś zbyt mocny hardcore, Thorium swoje zadanie spełni. Ponow Mac OS 12, aplikacja iBox, książki ma być tą aplikacją katalistową z iOS-a. W Mac OS 11 ona jest tragiczna, przynajmniej do e-booków. Do audiobooków działa całkiem fajnie, może w Mac OS 12 będzie lepiej. Twitter Effect, klient Twittera, 40 zł zapłacimy 34,9 za tę przyjemność w App Store. Jeżeli używamy Twittera, jak dla mnie najlepszy klient na Maca. Bardzo fajny, bardzo przyjemnie mi się z niego korzysta, polecam. Dużo dziwnych rzeczy umie, których innych klienty nie umieją. Umie wątki poprawnie wyświetlać, które się ostatnio bardzo na Twitterze spopularyzowały. Umie cytaty poprawnie obsługiwać. Night Owl jest taki darmowy stary klient, który ma na przykład z tym problem. Wszystkie te nowe feature, no oczywiście o ile Twitter pozwala, czyli 280 znaków, czyli wiadomości o 10 tysiącach znaków. To wszystko umie. Czego nie umie? Nie umie rozpoznawać obrazków, nie umie robić OCR-a, co klienty na Windowsie umiały. Nie umie obsługiwać TweetShorta, czyli tych takich długich tweetów, które klienty dla Windowsa potrafią dla niewidomych umieszczać, bo to nie jest klient dla niewidomych. I musimy sobie klikać w link i czytać tweet na TweetShorcie, on go sam nie rozwinie, ale jest całkiem dostępny, tylko w Twitterifiku uważać, używać kursora VoiceOver, nie używać zwykłych strzałek, bo mniej czyta. Thorium ma Twitter, aplikacja. UTM, podobna aplikacja dla Parallelsów, darmowa, też potrafi uruchamiać Windowsa. Ale jest z nią sporo zachodu, tam się trzeba sporo nakonfigurować, żeby to działało, i ekwilibrystyk, i to tam jest naprawdę ogromnie dużo. Jakiś tam trzeba w rejestrze coś w Windowsie edytować, żeby nam poprawnie sieć działała, obrazy sobie konwertować do dziwnych formatów, jakimś narzędziem z linii poleceń. Jak jesteśmy bardzo techniczni, postaram się linka w komentarzu wrzucić do opisu, jak to robić. Jak jesteśmy mniej techniczni, wydajemy $100. Nie warto. Ja jestem techniczny, nadal uważam, nie warto. Bo to jest po prostu więcej zachodu niż to warte. I wielu funkcji tak nie dostaniemy. Na przykład nasz Windows nie będzie miał dostępu do mikrofonu. Więc jeżeli nam się zamarzy na przykład antenę zainstalować na Windowsie, no to sobie nie zainstalujemy. Visual Studio, co do aplikacja. Edytor programistyczny, bardzo dostępny. 4VCR2 aplikacja. Wotr, bardzo przydatna aplikacja, a ciężka do zdobycia. Postaram się wrzucić, postaram się dać komentarz. No, rozpoznawacz ekranu. Możemy się za pomocą tej aplikacji po tym ekranie poruszać i czytać, co się na tym ekranie znajduje, jeżeli aplikacja nie jest dostępna. We wszystkie te elementy możemy również kliknąć. WhatsApp aplikacja. No i WhatsApp. Ja polecam WhatsAppa Web. Jak ktoś lubi WhatsAppa apką, można i WhatsAppa apką. WhatsApp apką ma tę zaletę, że potrafi obsługiwać rozmowy wideo i głosowe, czego WhatsApp Web nie potrafi.
ale jest troszkę mniej dostępny tam przy liście wiadomości, jest jakiś większy problem. WhatsApp Web jako aplikacja można sobie go zrobić z jednych poleceń, jak jesteśmy techniczni. 197,6 MB. Tutaj od razu mówię, taki pakiet nam potrzebny. Jeżeli nie jesteśmy techniczni, to używamy przez stronę internetową. Xcode to Apple'owe narzędzie dla programistów tworzących aplikacje na Maca. W App Store dostępne większości użytkownikom się nie przyda. Ogromny kombajn. Zonomus aplikacja. No i Zoom. I tyle. Przez to, że my tutaj patrzymy na inny dysk, nie widzimy aplikacji systemowych i dobrze, bo o aplikacjach systemowych mówiłem w podcaście o podstawach VoiceOvera i je omawiałem, więc nie warto, żebym to robił drugi raz, bo bym się powtarzał, odsyłam do tego podcastu. To tyle, jeżeli chodzi o aplikacje. Dodam jedną rzecz jeszcze. Jedną fajną metodę pozyskiwania aplikacji, która jest dla osób bardzo zaawansowanych. Jeżeli za pan brat jesteśmy z linią komend i na Windowsie się tej linii komend nie baliśmy, polecam menedżer pakietów Homebrew. Menedżer pakietów Homebrew instalujemy zgodnie z dokumentacją na stronie internetowej. Jeżeli nie potrafimy go zainstalować, nie powinniśmy z niego korzystać. Co on nam daje? Daje nam on możliwość zainstalowania po pierwsze wielu narzędzi, no takich bardzo technicznych, które nam się mogą gdzieś tam przydać, typowo obsługiwanych linii poleceń, ale nie tylko to. Daje on nam możliwość zainstalowania wielu aplikacji jednym prostym poleceniem. Otóż piszemy sobie brew install na przykład Spotify, enter i dostajemy Spotify. Jeżeli ktoś na Windowsie zna narzędzie Chocolaty, to Homebrew jest tak ze 3 razy lepszy. Większość popularnych aplikacji i dużo mniej popularnych aplikacji naprawdę jesteśmy sobie w stanie w ten sposób zainstalować. Zamiast się kłopotać, szukać po stronach, Homebrew zrobi swoje. Oczywiście w aplikacje, które są tylko w App Store, aplikacje iOS-owe w Homebrew nie znajdziemy, ale tak poza tym całą resztę w Homebrew w większości jak najbardziej będziemy mieć. Co do obsługi terminala, drugą aplikację, którą też polecam, no której tutaj nie widać, login, okno, ponieważ ona nie jest filter, taką typową... Okno, wyciszenie VoiceOver włączone. Przepraszam, ja tutaj go trochę uciszę, żeby nam tutaj nie gadał. Która nie jest taką typową aplikacją Macową. To jest screen reader TDSR, który sobie musimy pobrać z GitHuba, musimy sobie zainstalować Pythona 3, musimy sobie tam zgodnie z wytycznymi postępować, jak ktoś używa terminala, ktoś używa linii poleceń, to myślę, że będzie wiedział jak, tylko mu sygnalizuje po prostu, że takie rzeczy są i że takie rzeczy warto. VoiceOver w linii poleceń działa średnio, to wszystko czyta nie to, co ma, nie to, co trzeba i nie to, co chce. Bardzo często czyta albo za dużo, albo za mało. Tworzymy sobie aktywność do terminala, w terminalu mowę wycisz. Instalujemy sobie TDSR-a zgodnie z instrukcją i niech TDSR będzie naszym screen readerem dla terminala. Użytkownikom zaawansowanym również polecam aplikację Hammerspoon, którą tutaj gdzieś ominęliśmy. Aplikacja do automatyzacji Maca. Możemy sobie pisać skrypty, które na pewne wydarzenia będą wykonywać no cokolwiek byśmy sobie tylko nie zamarzyli. Tutaj polecam rozszerzenie Spoon, tak zwany Indent Beeper, który możemy sobie pobrać, znajdziemy na GitHubie. Jeżeli jesteśmy użytkownikiem zaawansowanym, mamy do czynienia z kodem, z pewnością jedna z pierwszych rzeczy, która nas na Macu zaboli, to jest brak ogłaszania wcięć przez VoiceOvera, więc tutaj od razu odsyłam, używajmy Indent Beepera, Indent Beeper nam będzie w zależności od długości wcięcia ogłaszał to wszystko odpowiednim tonem. Jeżeli chodzi o środowisko VS Code, jeżeli z takiego akurat korzystamy, to tam również indent sounds, indent tones, indentation tones, jakoś tak to się nazywa, jest wtyczka, która robi dokładnie to samo. To tak pokrótce kilka rad, co użytkownicy zaawansowani na Macu mieć powinni.
takie aplikacje będą się im przydawać. No i to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy podcast o aplikacjach zewnętrznych na Macu, na systemie macOS. I to tyle, jeżeli chodzi o wielki cykl o podstawach Maca. Myślę, że do usłyszenia w przyszłości, w bliższej lub dalszej przyszłości, tak jak już tu dzisiaj wspominałem, jeżeli będzie podcast o Macu jeszcze jakiś, to będzie podcast o, myślę, już konkretnych aplikacjach, konkretnych funkcjach VoiceOvera, bardziej zaawansowanych rzeczach. Myślę, że o hijacku warto zrobić, myślę, że o launchbarze warto zrobić, może o loopbacku by warto zrobić, na pewno o Wotrze w VOCR, bo to przydatna rzecz jest, warto zrobić. No i myślę, że w pewnym momencie by też można przejechać te wszystkie aplikacje po prostu po kolei i o wiadomościach, i o kalendarzu, i o przypomnieniach, i o Pages, o całym pakiecie biurowym. No, możliwości jest dużo, ale tak jak już tutaj wspominałem, podstawy Maca zostały omówione. To, co ma omówione być, omówione jest, myślę, i każdy, kto gdzieś tam, myślę, uważnie słuchał tych podcastów, to jakoś się z tym voiceoverem ogarnie. Tak, na koniec kilka przydatnych źródeł, do których warto zaglądać. Pomoc VoiceOvera przydatna, bardzo przydatna, podręcznik użytkownika VoiceOvera jest dostępna w języku polskim. Dużo rzeczy jest tam opisanych zdecydowanie bardziej szczegółowo, niż my tutaj w podcastach mamy czas na opisywanie. Jest na przykład cała sekcja o obsłudze Maca z monitorami brajlowskimi, o czym ja w ogóle nie wspomniałem z jednego prostego powodu. Nie używałem ani razu w życiu Maca z monitorem brajlowskim, więc nie będę mówił o czymś, o czym nie mam żadnego pojęcia. Ale jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś ma taką ochotę, to odsyłam go do pomocy VoiceOver. Tam ma na to cały rozdział. Tam jest lista wszystkich skrótów klawiszowych, o których może też kiedyś coś będzie, ale one są wszystkie opisane, co one robią. Tam jest opis każdej opcji w narzędziu VoiceOver, każdej zakładki, każdej kategorii, w bardzo dużych szczegółach, co, dlaczego i jakie ta opcja może mieć wartości i do czego te wartości służą. Wszystko jest tam opisane. Jak co z VoiceOverem robić, jak się po tabelach poruszać, jak się po tekście poruszać, jak się po internecie poruszać. Wszystko jest opisane. Ja bardzo użyłem, przydała mi się. Polecam i wam naprawdę, jeżeli ktoś chce, warto, nawet jeżeli się przygotowujemy do zakupu Maca, ta pomoc jest dostępna w internecie na stronie Apple. Możemy tam wejść z Windowsa, możemy tam wejść z telefonu. Jeżeli nie wiemy, jak to zrobić na Macu, mamy na tyle małe pojęcie, że nawet za bardzo jeszcze internetu nie potrafimy używać i sobie na samym Macu jeszcze nie potrafimy za bardzo tej pomocy otworzyć, no to telefon, inny komputer, droga stoi przed nami otworem. Nawet jak, nie wiem, żadnego innego urządzenia nie umiemy używać, Mac to jest nasze pierwsze urządzenie mówiące w życiu, nawet możemy widzącego poprosić, żeby nam przeczytał. To jest, myślę, takie główne źródło, do którego warto zaglądać. Komentarze pod tymi podcastami, bo widzę, że ludzie tutaj dyskutują, pytać, pisać warto. Myślę, że jest szansa na odpowiedź. Grupa Dostępne Apple na Facebooku. Również dołączać, również pytać. Macie pytanie. Tam jest sporo użytkowników Maca. Ja przyznam szczerze, nie śledzę. Ode mnie tam raczej odpowiedzi nie otrzymacie. Ale jest sporo ludzi, którzy śledzą, którzy mają. Więc jest też szansa na to, że ktoś wam odpowie, ktoś wam pomoże, jeżeli potrzebujecie, nie wiem, jakiejś aplikacji do konkretnego zastosowania. Ja też wszystkiego na Macu nie robię, nie wiem, tekstów nie piszę, książek nie piszę, a może ktoś pisze, to nie wiem, potrzebujecie jakiegoś konkretnego zastosowania, dźwięku nie edytuję,
To jest szansa na to, że tam dostaniecie odpowiedź. Jak do dźwięku by ktoś chciał edytować, to Reaper i Osara, tak, tak poza wszystkim. Co jeszcze? Apple Viz, to jeżeli znamy język angielski. Applevis.com, bardzo szczegółowe, pisane przez użytkowników poradniki. Wiele z nich starych, ale wiele z nich uaktualnianych, więc nie przejmujmy się datą napisania 2014. Data napisania 2014 najprawdopodobniej oznacza w 2014 albo i czasami nawet 9 ktoś napisał, a jeszcze ze 4 razy ktoś to uaktualnił. I tam wiedza jest raczej aktualna. To są poradniki pisane przez ludzi i to są poradniki raczej w stylu Tyflo Podcastu, czyli no wiadomo, tekstowe, bo tekstowe, ale jak korzystać z maila, a nie poradniki w stylu tak jak mamy w podręczniku VoiceOver, jak poruszać się po tabeli. To jest poradnik typu, no dobra, mam apkę taką i co ja mam z tą apką zrobić. Do wielu rzeczy, wielu więcej niż myśmy tutaj zdołali w Tyflo Podcaście omówić, te poradniki są. Jest na przykład poradnik do Hijacka, do tych wszystkich aplikacji, które ja tutaj też omówiłem, typu Mail, typu Safari, również znajdziemy poradniki i to czasami z większą ilością szczegółów niż ja tutaj zdołałem omówić, bo to wszystko wiadomo, tekst. Ludzie mogą to już później gdzieś tam edytować i rozwijać. Więc jest tych szczegółów troszkę więcej. Jeżeli znamy angielski, to warto w sekcji Guides na Apple Visie zajrzeć, a jeżeli nie znamy, no, tłumacz Google istnieje, strony tłumaczyć potrafi. Tutaj nam się przyda przeglądarka Chrome, myślę, bo ona potrafi również strony tłumaczyć. Więc można sobie nawet i w ten sposób w języku polskim do tych poradników uzyskać dostęp. No również na stronie Apple Viz, podcasty o Macu, no to już jak znamy angielski typowo, to możemy sobie posłuchać. Na stronie Apple Viz również mamy katalog dostępnych aplikacji i na iOS-a, i na Maca, i na wszystko inne, co ma nadgryzione jabłko w logu. Warto sobie też przejrzeć, mamy forum, więc jeżeli angielski znamy, to pytanie możemy zadawać. Jeżeli angielskiego nie znamy, tłumacz Google przyjacielem naszym jest. Podcasty Majka Arrigo, choć stare podcasty MacDemo, również sporo rzeczy o Macu pokazują na przykład hotspoty, których ja tutaj nie pokazałem, a może by warto. Pokazują troszkę bardziej zaawansowane rzeczy w VoiceOverze, jakąś instalację macOS-a, która się tutaj na tych nowych Macach trochę zmieniła, więc może nie warto się tym sugerować, ale jest to gdzieś tam w razie czego dostępne, można zajrzeć. Podcasty Davida Woodbridge'a, też po angielsku oczywiście, ja nie słuchałem, ale ludzie mówią, że dobre, ludzie mówią, że warto, ludzie mówią, że bardzo szczegółowe, że bardzo po kolei David Woodbridge opisuje, jak się z tego Maca korzysta, więc jeżeli ktoś zna angielski, to również do Davida Woodbridge'a mogę odesłać. Stare podcasty Roberta Hedzyga, które są na Tyflo Podcaście, pierwsze spotkanie z Maciem, pierwsze kroki, voiceover, alternatywny opis tego, co ja też opisywałem. Można, jeżeli ktoś chce, ale tutaj też zastrzeżenie, stare są te podcasty, jeszcze za czasów Leoparda, Snow Leoparda, więc dużo rzeczy może troszkę inaczej teraz działać niż działało wtedy. Czy coś jeszcze? Jakieś kilka podcastów Piotra Witka, jakieś kilka artykułów w Tyfloświecie. O właśnie, blog Moja Szuflada, który dużo ciekawych materiałów ma, trochę bardziej podzielonych, też tam jest dużo pokazanych rzeczy i to w formie podcastów, i to w formie tekstów. Jest tam gdzieś cały taki cykl, myślę, że wygooglamy go spokojnie. Wszystkich materiałów, które nowy użytkownik niewidomy Maca będzie potrzebował.
To jest blog gdzieś tam Piotra Witka. Na Tyflo Podcaście jego podcasty też zresztą są, ale dużo jest tylko na mojej szufladzie. Warto też tam zajrzeć, alternatywny po prostu opis też tego wszystkiego, jak komuś jeszcze moje na przykład by nie wystarczyło, to niech zagląda. Jest na Altenie jakiś blog, który bodajże Maciej Walczak prowadzi, coś o Apple'u. Ja nie pamiętam teraz, jak się go nazywa, jak on się dokładnie nazywa, bo ja z niego nie korzystałem. Też się postaram coś tutaj w komentarzach uzupełnić. Może też coś tam się ciekawego dla Was znajdzie. Czy coś jeszcze? No nie, no chyba wszystko wymieniłem. No Tyflo Podcast, Tyflo Świat, Applewiz, Facebook. Jest tych sposobów. Ze mną też się gdzieś tam oczywiście można ewentualnie kontaktować, czy to Facebookiem Mikołaj Hołysz, czy to nawet pocztą miki123211@gmail.com. W ten czy inny sposób dojdzie to do mnie. Postaram się odpowiedzieć, ale myślę, że warto raczej pytać publicznie, bo ja alfą i omegą nie jestem, wszystkiego na maku nie robię, a w kupie siła, w grupie więcej tych informacji, myślę, można będzie uzyskać. No to co? To myślę, że tyle, jeżeli chodzi o serię makową. Mówił do Was, dużo, dużo do Was mówił Mikołaj Hołysz, który jak na razie się żegna i liczmy, że do Tyflo Podcastu jeszcze w przyszłości i właściwie do podcastów o Macu powróci, no bo do Tyflo Podcastu to na pewno powróci, ale do podcastów o Macu. No więc pozdrawiam i życzę Państwu miłego dnia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.